Co jest najgorsze w byciu biednym? Że jak się wkurwisz, to nawet nie masz czym rzucać. Witam was wszystkich serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Nikt nie chce być biedny, jest to oczywista oczywistość i tylko niektórzy ludzie, którzy w miarę w ramach pociskania farmazonów coś tam opowiadają, że przez pieniądze to jakaś woda sodowa uderza, albo to człowiek traci moralność i tak dalej, ale tak naprawdę gdyby im powiedzieć, masz tu walizkę z milionem, to chyba by nie odmówili, bojąc się o swoją moralność, tylko po prostu by wzięli. Więc biedny nie chce być nikt. Bogaty chciałby być każdy, no ale statystyki jakoś pokazują, że to chyba nie chodzi tylko o chęci i że to nie jest do końca takie proste, niestety. Więc skoro sprawa jest bardziej skomplikowana, no to trzeba się w nią bardziej wgryźć. I dziś chciałbym się w nią wgryźć bardziej, tak jak w wegańskiego kotleta, żeby przerobić tę kwestię tak dokładnie, jak tylko się da. I będziemy mówić o tym, co robią ludzie biedni tak zwani. Oczywiście na początek wymaga to definicji. Definicja biednego, no bo biedny w moim kontekście dzisiejszym to nie jest człowiek, który tam wykopuje spod ziemi ziarnko ryżu, żeby się najeść, no bo taka prawdziwa bieda to jest właśnie to. Natomiast w dzisiejszym odcinku słowo biedny to będzie jako osoba, która wiecznie ma problemy finansowe. Prawdopodobnie ta osoba no nie ma takich problemów, żeby umierać, przymierać głodem, ale odkąd pamięta, ma problemy finansowe, nie zdąża czasem z ratą kredytu, zawsze na koniec miesiąca ma stres i tak dalej. Czyli tak naprawdę jest to osoba w tej definicji z klasy średniej, która jednak nie tylko nie widzi żadnych perspektyw, żeby wejść trochę wyżej albo na górę tej klasy średniej, to raczej obawia się i liczby na to wskazują, że być może z tej klasy średniej odpadnie niebawem, jeżeli coś się nie zmieni. Więc dziś się będziemy zastanawiać, co możemy zmienić my, bo oczywiście są rzeczy, których zmienić się nie da, tak? No nie wpłyniesz ty na Polski Ład, na gospodarkę światową, na szefa na przykład, jak ktoś pracuje na etacie i tak dalej. No są rzeczy poza naszą kontrolą, ale jest bardzo dużo rzeczy, które są w naszej kontroli i jest większy sens wrzucać energię właśnie w te rzeczy, no bo tam są zmiany. Niełatwe, no ale wiadomo, że w życiu nic nie jest łatwe. Nawet zrobienie herbaty kiedyś trudne było. No to jedziemy z tym koksem, jednocześnie najpierw mam prywatne pytanie do ciebie, tylko do ciebie, nikt tu więcej tego nie ogląda. Czy ty już jesteś zapisany, bądź zapisana na live'a językowego? Bo jeżeli chcesz się nauczyć języków albo języka w parę miesięcy, no to poniżej tego nagrania masz linka, bo niedługo będę prowadzić live'a na ten temat i przekażę ci, co ja robię, że myślę, że całkiem skutecznie uczę się języków i poza jakimiś hardkorowymi językami typu chiński, to myślę, że każdy człowiek jest w stanie w 3 miesiące zacząć całkiem przyzwoicie mówić. Może nie bez błędów, może nie trzaskać jakieś elaboraty, ale bez problemu się dogadywać i to jest dla większości ludzi w pełni wystarczające. Także przedstawię ci te techniki na najbliższym live'ie. Tak jak mówię, link do niego masz poniżej tego nagrania. Zapisz się, póki jeszcze miejsca są, a one naprawdę są limitowane, ponieważ my jesteśmy ograniczeni systemem do prowadzenia tego typu live'ów, także pewnej rzeczy technicznych nie przeskoczymy. No dobra, to jedziemy. Popełniłem podobny odcinek na ten temat, co robią biedni, że są biedni, paręnaście miesięcy temu. Wtedy było to oparte o amerykańskie badania, a dzisiaj oprę to o polskie widzimisię. Chodzi o to, że dzisiaj będę mówić o moim doświadczeniu z racji tego, że ja tę definicję biednego człowieka, czyli klasa średnia, który wiecznie walczy, żeby przetrwać kolejny miesiąc, świetnie wypełniałem przez większość swojego dorosłego życia, a jednocześnie zarówno dzięki temu, że od lat pracuję z przedsiębiorcami, jak i dzięki temu, że prowadzę program o przedsiębiorczości, no to znam tyle ludzi wszelakich, przedsiębiorczych, mniej przedsiębiorczych, przeróżnych, że poznałem bardzo dużo ludzi i z tej klasy średniej siłą rzeczy, z tej biednącej klasy średniej, no i też bogatych. No, znam takich ludzi, że naprawdę aż miło patrzeć na to, jak im się wiedzie. I widzę te różnice. Oczywiście to będą pewne generalizacje, tak? Czyli jak powiem, że biedni robią to i to, no to wiadomo, że nie wszyscy, nie 100%, tak? Tych nawyków ludzi biednych to jest kilkanaście i nie każdy ma wszystkie. Natomiast tak samo jak nie każdy bogaty człowiek ma wszystkie nawyki ludzi bogatych, że oni wszyscy są tacy sami na jedno kopyto. Natomiast mam nadzieję, że zauważysz jakiś tu wzór w tym wszystkim, że faktycznie ludzie coś robią konkretnego, żeby móc dalej pozostać biednymi. Starają się, oczywiście nieświadomie, nie robią tego celowo, nie wiedzą. To nie jest ich wina, ponieważ no nie było tego w szkole, nie było przedmiotu jak być bogatym, albo jak być szczęśliwym, jak wychowywać dzieci. No to są wszystko najważniejsze rzeczy w życiu, z którymi w sumie musimy sobie radzić sami, albo z pomocą jakiegoś typa z YouTube'a. Do czego to doszło? No ale przynajmniej jest typ na YouTubie, który pogada. Więc dzisiaj będę mówić typowo o moich obserwacjach z mojego podwórka, więc jest to subiektywny przegląd, że tak powiem, nawyków ludzi biednych. Można to podważyć, kłócić się, dyskutować, powiedzieć, ale farmazony pociskasz i tak dalej. I pewnie zawsze będziesz mieć rację, ponieważ gadamy tutaj o poglądach. Natomiast jedyne w zasadzie, co ja mogę tutaj powiedzieć, to, że takie są moje doświadczenia, obserwacje, jak rozmawiam z ludźmi, którzy narzekają na brak pieniędzy i z tymi, którzy którzy narzekają, że nie wiedzą już na co wydawać, to widzę te zależności i te różnice, które tam po prostu są i o nich dzisiaj będę chcieć powiedzieć, ponieważ to są rzeczy w twojej kontroli, tak? Czyli możesz te rzeczy, jak zdiagnozujesz je u siebie, to możesz je zmienić, więc żeby też wyklarować, to nie jest odcinek, żeby komuś dowalić, żeby ktoś stwierdził, z 17 nawyków biednych ja mam 12, ale mnie gościu pogrążył. No, nic z tych rzeczy. Chodzi o to, że pierwszym krokiem do zmiany czegokolwiek w życiu, nie tylko chodzi o pieniądze, ale cokolwiek, jest świadomość, tak? Czyli, żeby wiedzieć, tak, jest terapia anonimowych alkoholików. Nie pytaj, skąd wiem. Słyszałem od kolegi. W każdym razie, żeby przejść do dalszych kroków wychodzenia z nałogu i tak dalej, oni najpierw muszą powiedzieć, tak, jestem alkoholikiem. Przyznać się przed samym sobą, że są świadomi problemu i tak jest z każdym innym problemem. Więc jeżeli jesteś finansowym alkoholikiem, czyli jesteś w stanie wylać dowolną ilość pieniędzy, czy to małą, czy dużą, czy średnią, no to zaczynamy terapię, tak? Ta terapia zaczyna się od świadomości, która nie jest po to, żeby ktoś się poczuł źle, tylko po to, żeby wręcz przeciwnie, żeby zmotywować się do dalszego konkretnego działania, do zmian. No to dobra, jedziemy z tym koksem. A propos motywacji, bo użyłem słowa motywacja, a tak naprawdę widzę to bardzo, że klasycznym nawykiem ludzi tych biednych, i to jest nawyk numer 1, jest szukanie motywacji, czyli oni z tą motywacją przesadzają. To jest coś, czego ja nigdy akurat nie skumałem, mimo że większość tych nawyków przerobiłem w swoim życiu, ale tego akurat nie. W sensie, o co chodzi z tym, że człowiek mówi, ja się potrzebuję jakoś bardziej zmotywować. Motywacja, ja rozumiem, że na moment tak, czyli ktoś, jest nowy rok, ktoś stwierdza, będę się odchudzać, tak, będę biegać, będę coś tam, ale że ktoś się potrzebuje w nieskończoność motywować. Ja znałem ludzi, którzy chcieli być przedsiębiorcami i przez lata, dosłownie przez lata, mówili, że oni potrzebują więcej motywacji. No więc przekażę Ci moją amatorską opinię na ten temat. Uważam, że brak motywacji, jeżeli Ty wiesz, czego chcesz w życiu, tak? Ktoś chce zdrowia, fajnego samochodu, domu, związku i tak dalej, ale brakuje Ci motywacji, żeby te rzeczy robić, to uważam, że należy zgłosić się do specjalisty. I to nie jest jakaś kąśliwość, tylko dobra rada, naprawdę. Tak uważam, że i patrząc na zwierzęta, na małe dzieci, na ludzi, którzy gdzieś tam jakoś się w tym niełatwym świecie odnajdują, to motywacja jest czynnikiem w ogóle bazowym, od którego się startuje, w sensie ona tam jest. To jest normalna funkcja żywej jednostki. I mój pogląd jest taki, że jeżeli komuś tego brakuje, to być może to są problemy natury depresyjnej. W sensie, że to nie jest, że osiągnąłbym sukces, ale brakuje mi motywacji, kopnijcie mnie w tyłek. To wiele razy słyszałem, jak budowałem takie zespoły sprzedażowe, wiele razy z kimś gadałem i on mówi, ja bym tak chciałbym osiągnąć sukces, chciałbym jeździć Mercedesem, ale to wiesz, Maćku, kopnij mnie tak jakoś w tyłek, żebym się ruszył. Ja wtedy sobie myślałem, ten człowiek nie potrzebuje robić biznesu, on potrzebuje psychoterapeuty. Naprawdę, ponieważ jeżeli brakuje Ci motywacji do bazowych rzeczy, które są fajne i które uważasz, że są dla Ciebie istotne, są na Twojej liście celów, I to nie jest brak motywacji na zasadzie, że ktoś chodzi na siłownię, no i dobra, wtorek, zimno, minus 15, no i dzisiaj to jest taki przemęczony, bo się jeszcze nie wyspał. No i dobra, i to jednorazowy strzał motywacji, że on sobie obejrzy Rockiego, to tam może mu jakoś pewnie pomóc, ale jeżeli stale, konsekwentnie, tygodniami, miesiącami, latami brakuje ci motywacji do zmiany twojego życia, to bym się naprawdę zastanowił, czy... Na przykład, czy twoja dieta jest dobra, bo dieta też wpływa na chemię mózgu przecież, tak? Także są nowe badania, które pokazują, że część przypadków depresji może wynikać z diety, a nie z tego, co ktoś tam sobie myśli, tylko normalnie dieta zepsuła chemię mózgu. No i to są rzeczy skomplikowane, natomiast naprawdę spośród ludzi bogatych, których znam na szczęście coraz więcej, nie spotkałem chyba ani jednej, która by mówiła, że jej brakuje motywacji. No, w poniedziałek bym poszedł do pracy, ale jakoś mi się nie chce. Owszem, każdy z nich ma taki dzień, tak, że a dobra, jutro bym się najlepiej wyspał, bo dzisiaj tyle narobiłem, że jutro mi się nie chce. Ale takie case'y, że no ja nie mam motywacji. Wyobraź sobie, Rafał Brzoska mówi, no zrobiłbym ten InPost i te paczkomaty też w kilku innych krajach, no ale jakoś nie czuję wewnętrznej siły. Może ja na jakiś obóz rozwoju duchowego pojadę, żeby tam ktoś mi przekazał tę wewnętrzną siłę i może wtedy ja poczuję prawdziwy wewnętrzny ogień, z którym to osiągnę. No to jest trochę dziwne. My jesteśmy, znaczy wydaje mi się, że naturalnie jesteśmy zmotywowani do robienia rzeczy, że to jest stan naturalny, domyślny i zdrowy. Jeżeli tego stanu nie ma, to trzeba się zastanowić, co jest nie tak. Pożywienie, może faktycznie zaburzenia depresyjne, naprawdę. Ja poznałem osoby, które, bo ja sobie to może tak luźno mówię, tak? I niektórzy sobie myślą, że ja takie żarciki tutaj robię, ale nie, naprawdę poznałem takie osoby, które właśnie wyglądało to jak taki brak motywacji, konsekwentny brak motywacji, ale tam naprawdę ukrywała się lekka depresja pod tym, albo no jak trwała 2 lata, to nie wiem, czy taka lekka. No mówię lekka, bo oni nie chcieli jakoś tam ze sobą skończyć, no ale też nie chcieli ze sobą zacząć. Że tak powiem. Także jeżeli szukasz ciągle motywacji, to jest twoja też wymówka, tak? Czemu nie zmieniasz swojego życia? No bo brak mi motywacji. Brak mi motywacji, żeby otworzyć firmę, zacząć jakiś nowy projekt, zmienić pracę i tak dalej. To na pewno jest to nawyk ludzi biednych, bezdyskusyjnie. I to trzeba zmienić. Jak to zmienić? No, jeżeli to jest jakaś głębsza akcja, tak, i to wymaga pomocy specjalisty, to wymaga to pomocy specjalisty. Natomiast jeżeli jest to zwykły nawyk, tak, bo naczytałeś się książek o motywacji za dużo, rozbijałeś deski, chodziłeś po rozżarzonych węglach i tak dalej, fajnie, to są fajne, przyjemne rzeczy, jak najbardziej, świetna zabawa. Natomiast jeżeli tak uwierzyłeś, że no po prostu bez kolejnego szkolenia motywacyjnego albo filmiku motywacyjnego to się po prostu nie da i że to tak mają ci ludzie sukcesu, że oni się tak z rana zawsze napalają jakimiś filmami, bo inaczej to oni nie pójdą do pracy, to trzeba zmienić ten nawyk, tak? Czyli zacząć szukać zupełnie innych rzeczy, w ogóle nie patrzeć na swoje emocje. Tutaj bardzo wiele mam do zarzucenia prawu przyciągania, ponieważ ta książka, jak i ten film i cała ta ideologia bardzo często wspominają o tym, że lepiej przyciągamy, jak mamy dobre emocje. Czyli jak ja siedzę taki się czuję dobrze, to mam taki dobry przepływ energii i lepsze rzeczy do siebie przyciągam. Co za bzdura! Bzdura! Wstrętna bzdura! Oszustwo! Każdy przedsiębiorca sukcesu, jakiego znam, potrafi pracować i rozwiązywać problemy, których nie chce rozwiązywać, których rozwiązywanie jest nieprzyjemne i kolejny dzień z rzędu, w którym najlepiej by się wyspał, olał to wszystko i rzucił i pojechał w Bieszczady, a mimo to jest rano w biurze i rozwiązuje ten problem. I żadnego tam pozytywnych emocji. Pozytywne emocje to on ma później, jak wszystko zrobi, pokona te problemy, pokona przeciwności i tyle. I już tak to po prostu działa, dlatego też motywację zostawmy. Motywacja jest czynnikiem takim dobrym na start, że zobaczysz coś nowego, jakiś nowy pomysł, jesteś zmotywowany, masz tę energię, dobra, robię to, tak? Mam pomysł na nowy startup, zakładam taką i taką firmę, masz tę motywację na początku, ale jeżeli we wtorek nie macie w biurze, bo ci brakło motywacji, to naprawdę to nie jest nawyk, który doprowadzi cię do sukcesu i nigdy tego, nigdy nie usłyszysz tego od ludzi, którzy sukces osiągnęli. Nie musi to być tylko sukces finansowy, tak? Bo ludzie ze szczęśliwymi związkami, czy z dobrze wychowanymi dziećmi, że tak powiem, też ci powiedzą to samo, tak? Że nieraz mi się nie chciało... Zresztą wyobraź sobie, jakby twoja matka kilkanaście, dziesiąt, set lat temu powiedziała tak samo. No, druga w nocy ryczy, Jerry, a mleka chce. Ale ja nie mam motywacji dzisiaj, bo ja jestem niewyspana, taka... Zmęczona, panie, ja nie spałam od 2 miesięcy, brzuch mnie boli jeszcze po porodzie, bo coś tam nie wstaje. Andrzejku, rycz se, przyjdę pojutrze. No, to by nas tu wszystkich nie było. Dlatego też, bo to jest naturalna motywacja. Chce się, nie chce, emocje dobre, straszne, tragiczne. Przecież każda matka to potwierdzi, która to ogląda i tutaj jest, że nieraz miała myśl, że co by było, gdyby to dziecko jednak rozwalić głową o taras. Była taka myśl, przyznaj się uczciwie, przyznaj się. Więc i to nazywamy dobrym przyciąganiem, dobrą energią. No nie, ale potem za tą jedną chorą myślą, a jednak tak naturalną, była druga. Dobra, nie, nie rozwalamy nikogo taras, dam to mleko, niech się odwali na pół godziny i jedziemy dalej z tym koksem. I trudno, i robimy. I to jest właśnie to, że przez te szukanie motywacji ludzie jakby szukają łatwości w życiu. Bez sensu. I do tego jeszcze trochę wrócę. W każdym razie, jeżeli słowo motywacja pojawia się w twoim życiu bardzo często, to jest szansa, że coś trzeba zmienić i zacząć brać się po prostu za robotę, a nie za myślenie. Dalej. No właśnie, myślenie. Myślenie w kategorii ofiary. My wiemy w życiu, że prawdą obiektywną jest, że są rzeczy zależne od ciebie i są rzeczy niezależne od ciebie. Tak, czyli zależne od ciebie jest to, kiedy pójdziesz zrobić siku, ale w którymś momencie, jeśli zdecydujesz teraz, że nie pójdziesz i potem, że nie pójdziesz, to w którymś momencie stanie się to niezależne od ciebie i życie zdecyduje za ciebie, że jednak sikać już trzeba. I tak też jest w finansach, tak? Ty decydujesz, czy zakładasz jednoosobową działalność na ryczałcie, która może mieć sens, czy jednoosobową działalność nie na ryczałcie, na przykład na podatku liniowym, która nigdy nie ma sensu, czy spółkę z o.o., która w większości przypadków ma świetny sens. Ty o tym decydujesz. Natomiast to, że od nowego roku wchodzą nowe podatki, no to nic z tym nie możemy zrobić, natomiast możemy na to odpowiedzieć, zareagować. No i teraz tak, więc stąd się bierze myślenie w kategorii ofiary, które polega na tym, że człowiek głównie skupia się na rzeczach, na które wpływu nie ma. Czyli jasne, są pandemie, choroby, ludzie umierają, są lockdowny, straszne rzeczy dzieją się na świecie, wojny i tak dalej, ale... I o tym trzeba wiedzieć, tak? Bo nie można być ignorantem i częścią rozwoju, tak uważam, jest jakaś taka świadomość otaczającego nas świata. Jednakowoż to powinno stanowić może 5-10% naszej energii, naszej uwagi i koncentracji, a 90% powinno być w naszym konkretnym działaniu. Czyli jeżeli przyłapałeś się na tym, że oglądasz 17 film o tym, że będzie kryzys, bieda i zamieszki, a w tym czasie nie zrobiłeś niczego, czyli ani żadnego biznesu nie ukręciłeś, ani nie poprosiłeś o podwyżkę, ani nie kupiłeś uncji złota, czyli tak se oglądasz to, no to skupiasz się na rzeczach, na które nie masz wpływu, bo na to, czy bieda będzie, zamieszki i tak dalej, wpływu nie masz, a na to, czy ty będziesz biedny i czy ty padniesz ofiarą w tych zamieszkach, na to wpływ masz bardzo duży. Więc oczywiście, tak jak mówię, oglądać warto, świadomość warto budować, natomiast 90% energii i czasu powinniśmy wrzucać w rzeczy, na które mamy wpływ, bo inaczej nic się nie zmieni. Będziemy tylko smutasami narzekającymi, że świat jest taki zły. I oczywiście on w pewnej części jest bardzo zły, a w innej części jest bardzo dobry. I chodzi o to, żeby znajdować rozwiązania, czyli jak wchodzi nowy ład, jaka jest twoja pierwsza reakcja? O nie, a. W sumie to jest naturalne. Dobra, jaka jest twoja druga reakcja? Dalej to samo? Czy twoją drugą reakcją jest, dobra, księgowa, doradca podatkowy, mówcie mi, co teraz trzeba zrobić, bo tu to tak nie może być, bo mi każą płacić tyle, trzeba jakoś coś rozwiązać. Czy to jest twoja druga reakcja? Ludzie bogaci, których znam, wszyscy mają taką drugą reakcję na każdy problem. Czyli nawet jak ta pierwsza reakcja to jest takie uczucie przytłoczenia, złe emocje i tak dalej, to potem jest dobra. Bierzemy się za robotę, no bo nie możemy tego tak zostawić. Podczas gdy ludzie tak zwani biedni zostają przy tej reakcji, czyli no, świat jest niesprawiedliwy, to wina Tuska, albo tego, albo tamtego, okrutne przestępcy, złodzieje i tak dalej. I nawet jeśli te wszystkie poglądy są prawdziwe, to co z tego? Co to zmienia w twoim życiu? A tylko na takie masz wpływ, przynajmniej na to masz wpływ największy. Także... Czy myślisz jak ofiara? Jest takie pojęcie w psychologii locus of control, czyli umiejscowienie kontroli. Czy twoje życie, zapytam, zależy, na ile w skali na 10 ono zależy od ciebie, a na ile zależy od zewnętrznych czynników, czyli że w Polsce taka sytuacja, że Polska ma takie relacje z Rosją, a takie ze Stanami, a że jest pandemia, a że jest lockdown, a że Polski Ład i tak dalej. Badania sugerują, że, a nawet sam na studiach takie badania robiłem na mniejszą skalę, i wynik był mniej więcej taki, że ci ludzie najbogatsi, największego sukcesu mają nie tylko w sumie finansowego, mają to umiejscowienie kontroli wewnętrzne na poziomie 7-8. Czyli oni uważają, że na 70-80% ich życie zależy od nich, a tylko na 20% od czynników zewnętrznych. Czyli nie do końca pewnie by pomagało przekonanie, które mają na przykład niektórzy znowu adepci prawa przyciągania, że 100% zależy od nich. Oni zaczynają przyciągać pogodę, oni zaczynają przyciągać pokój na ziemi, co oczywiście jest dobre, żeby się koncentrować na pokoju na ziemi, jak najbardziej. Zgadzam się z Miss Kolumbii, która od lat to mówi, że pokój na ziemi to jest najważniejsza rzecz i szczęście zwierzątek. Niemniej jednak, jakaś taka pokora, że nie wszystko zależy od nas, pewne rzeczy musimy przeżyć, chcąc, nie chcąc i tak dalej, wziąć na klatę. To też trochę ułatwia życie, bo buduje taką elastyczność, nie? Natomiast to jest rzadki problem, że ktoś uważa, że wszystko zależy od niego. Dużo częstszym problemem jest, że ludzie uważają, że prawie nic od nich nie zależy i mają to umiejscowienie kontroli tak 70% na zewnątrz, czyli że moje życie w 70% zależy od innych, od świata, od szefa i tak dalej. Jeżeli tak uważasz, pora zacząć to zmieniać i coś z tym zrobić, rozumiejąc, że obojętnie ile rzeczy na zewnątrz się złych dzieje, zawsze masz możliwość reakcji, zawsze masz możliwość proaktywnego działania, przygotowania się na problemy i tak dalej. Więc tutaj możesz sobie zrobić taki rachunek sumienia, czy ty dzisiaj, drogi przyjacielu lub przyjaciółko, czy ty dzisiaj skupiasz się głównie, więcej energii i czasu poświęcasz na to, co się dzieje na świecie, czy na to, żeby z tym, co się dzieje na świecie, coś zrobić. Ponieważ idealny model to jest wiedzieć, co się dzieje na świecie, po to tylko i tylko po to, żeby wiedzieć, na co się należy przygotować i jak się należy przygotować, po czym już większość czasu spędzić na tych przygotowaniach. I już. Także jeśli wierzysz, że za 2 lata będzie głód w Polsce, co wydaje mi się wysoce nieprawdopodobnym scenariuszem, ale jeżeli dopuszczasz do siebie taką możliwość, to rozwiązaniem nie jest oglądanie, tak jak wspomniałem, 17 filmu na ten temat, tylko rozwiązaniem jest kupienie soczewicy i kaszy gryczanej. I to zajmuje 20 minut wejścia na jakiś sklep internetowy, zrobienia zakupów, zapłacenia, schowania tego i tyle. Koniec tematu. I temat głodu możesz zamknąć w swoim życiu. Już, jeśli wierzysz, że wyłączą prąd, znajdź sobie agregat prądotwórczy i trochę paliwa, kup, zamknij temat. 48 film na ten temat nic nie zmieni w twoim życiu, a na pewno nie na lepsze, bo coś tam zmieni może. Jedziemy dalej. Trzeci element, trochę wyświechtany, trochę taki popularny, nudny, coachingowy, ale prawdziwy, czyli strefa komfortu, tak? Ludziom jest wygodnie. Ludziom jest wygodnie i nigdy, tak naprawdę, bo to jest w ogóle śmieszne, że dzisiaj ja używam pojęcia biedny w takiej kategorii, która jest wymarzona dla ludzi sprzed 100 lat. Oni by chcieli być tacy biedni, jak dzisiaj są ludzie biedni, tak? Czyli klasa średnia, która jednak ma czym jeździć, ma gdzie mieszkać, ale ma stres z rachunkami i tak dalej. Nie odkłada żadnych pieniędzy, nie oszczędza, to i tak jest raj w porównaniu do przeciętnego życia ludzi 100 lat temu. Więc to i tak jest mega bogactwo, ale że możliwości są jeszcze większe, to w takiej kategorii dzisiaj będziemy postrzegać brak tego bogactwa dalszego. W każdym razie chodzi też o to, że nigdy życie ludzkie w historii człowieka z wyjątkami jakichś konkretnych ludzi, typu jakiś Juliusz Cezar czy jakaś tam królowa, ale jednak dla takiego normalnego, przeciętnego człowieka jak my, nigdy życie w historii ludzkości nie było tak łatwe, przyjemne, komfortowe i proste. I nawet mam wrażenie, że my nie do końca sobie z tym radzimy. W sensie, że my mamy organizmy, które drogą ewolucji przez tysiące lat przyzwyczaiły się do tego, żeby przeżywać bardzo często, ale jednak krótkotrwałe, intensywne stresy, tak? Bo tygrys gonił, bo coś tam, bo walka, wojna, głód, choroba i tak dalej. A teraz tego nie ma praktycznie nigdy, za to w zamian jest taki długotrwały stres tam w tle, tak? Bo w poniedziałek do roboty, bo tu pandemia, bo tu lockdown, i to nie są takie rzeczy, że człowiek siada i tygrys, tylko to jest tak. Czasem nawet tego nie zauważamy, a to tam jest, nie? Tak gryzie latami nieraz. I potem choroby i tak dalej, depresje, różne inne rzeczy. Więc trochę jesteśmy do tego nieprzygotowani, do takiego życia i myślimy, że spoko, że ten komfort to nie jest taki zły. Tylko że ten komfort wcale nie jest taki komfortowy, jak się okazuje. Tu nie chodzi tylko o to, że ludzie tak zwani biedni przez to, że stwierdzają, dobra, nie lubię tej pracy, ale nie jest źle, płacą na czas i tak dalej, to będę tu chodzić. To nie tylko chodzi o to, że to jest wygodne, czyli że po co zmieniać, ale tak naprawdę, że ta wygoda to jest fikcja. To jest fikcja, to jest wygoda, która w poniedziałek rano przestaje być wygodna. No bo ten człowiek budzi się, budzik go budzi siłą, no i ten człowiek zaczyna dzień od jakiegoś przekleństwa. I czy to jest naprawdę wygodne? Ludzie bogaci, ludzie sukcesu, to są ci, którzy się nie boją wychodzić ze strefy komfortu. Ja ostatnio tak sobie robiłem refleksję nad swoim życiem i miałem wrażenie, że ja nie mam kiedy w ogóle wejść do strefy komfortu, bo ciągle jakieś nowe rzeczy, ciągle wywiad z kimś jeszcze bardziej znanym, jeszcze bardziej ambitnym, albo z kolei jakiś wywiad tu po portugalsku, albo jakieś materiały nagrywam po hiszpańsku i tak dalej. Cały czas przeskakiwanie samego siebie. Jestem od tego uzależniony w jakimś sensie, ale też uważam, że to jest naturalny czynnik ludzi zmotywowanych, tak? Że są trudne rzeczy na horyzoncie, no i ktoś je musi zrobić, no. Przecież za to się dostaje pieniądze tak naprawdę, za rozwiązywanie problemów, których nikt rozwiązywać nie chce. Może właśnie ty je będziesz rozwiązywać. Jak wpadniemy w ten komfort, no to zaczynamy mieć średnie życie, średnie pieniądze, średnie jedzenie, średnie związki, średnie dzieci i tak dalej. Bo tam jest właśnie komfort, tak? Także jeżeli chcemy faktycznie coś zmienić, to są dwie drogi. Albo czekać, aż się skaszani totalnie, tak? Czyli no jem średnie jedzenie, tak? Przetworzone, kupuję gotowe posiłki, no ale może nie jest tak źle ostatecznie, no przecież nie jem ciągle batoników tylko, no nie? No i możemy tak czekać, nie? Aż będzie diagnoza raka i wtedy power motywacja, tak? Albo no nie zabezpieczam się na wypadek kryzysu, bo jakoś to zawsze będzie, tak? No i potem niech ten kryzys faktycznie przyjdzie i co? I będzie problem głębszy i wtedy będziemy mega zmotywowani. Wtedy temat motywacji się w ogóle wyłącza. Natomiast po co czekać na takie momenty, jak można przygotowywać się na różne rzeczy teraz albo po prostu dążyć, zamiast uciekać od kija, to dążyć do marchewki, czyli stwierdzić, dobra, ja chcę mieć po prostu fajne życie, tak? Chcę mieć zapas finansowy, chcę mieć bezpieczeństwo, być może jakieś auto się marzy i tak dalej. I to jest jak najbardziej ok, tylko właśnie nie ma do tego drogi przez komfort. Ja wiem, że w internetach różne rzeczy mówili. Teraz już chyba rzadko, ale w przeszłości rzeczywiście był taki trend, że życie jest takie proste, że to tylko usiądź, wyślij dobrą energię i wtedy Ferrari do ciebie przyjedzie i tak dalej. I przez to było takie jakby podważenie tego kultu, czy może nie kultu, tylko takiego archetypu przedsiębiorcy, który robi tą swoją orkę, rozwiązuje te problemy, nieraz mu się nie chce, nieraz by rzucił tym wszystkim w cholerę, ale robi, bo konsekwentnie realizuje swoje cele dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich bliskich. No i nagle zostało to zastąpione takim naciśnij tu i będziesz bogaty jutro rano. Do tego oczywiście cała masa genialnych rozwiązań, tak? Czyli alternatywne kryptowaluty, alternatywne do Bitcoina, z których 99% ściema na resorach, NFT, kup sobie małpkę za $50,000 zabezpieczoną cyfrowo, plantacja bambusa, do tego jeszcze dojdę. W każdym razie, żeby tylko było łatwo, przyjemnie, żebym się przypadkiem nie zmęczył. I to jest właśnie komfort, tak? Żebyś się nie zmęczył. A czemu ty się masz nie męczyć? Zwierzęta się męczą, dzieci się męczą, od momentu urodzenia nawet się męczą. Sam poród jest strasznie męczący dla każdej ze stron. Więc takie jest prawo życia, tak? Że musi być od czasu do czasu, może nie zawsze, ale od czasu do czasu musi być wysiłek, od czasu do czasu musi być to napięcie struny, żeby później mogło być zwolnienie tej struny. I jak powiedział Dave Ramsey, amerykański naprawdę fachman od zarządzania pieniędzmi, powiedział, że musisz przez jakiś czas żyć tak jak nikt inny, żeby móc później przez całe życie żyć tak jak nikt inny. I to jest genialne w swojej prostocie, tak? Czyli na początku nikomu się nie chce robić, każdy by chciał żyć komfortowo i chill out w każdy weekend, a ty na to, że nie. Ty w weekend jesteś zajęty, bo spełniasz swoje marzenia, dążysz, nie poszedłeś na imprezę jedną, drugą i tak dalej, bo ty masz cel. Pracujesz, przedsiębiorcy przecież przez pierwsze 1, 2, 3 lata to pracują po 100 godzin tygodniowo, jest to absolutnie normalna rzecz, bo chcą osiągnąć swoje marzenia i później przez całe życie już żyć jak nikt inny, tak? Czyli mieć odłożone pieniądze, bezpieczeństwo finansowe, mniej stresu i spędzać czas przyjemnie, fajnie i sympatycznie. Więc tak to po prostu działa. No i tyle. A w tej strefie komfortu jesteśmy jak w takiej bańce, tak? Mamy swoich starych znajomych, mamy swoje stare przekonania, tak? Jakieś poglądy, o których jeszcze za chwilę powiem, które się nie zmieniają, no bo oglądamy te same kanały telewizyjne na przykład i ciągle to się tak buduje. W zasadzie to jest taka jednostka, wtedy stajemy się taką jednostką, z której nic nie wynika. Także no jest, po prostu żyje, przeżyje. Czy twoim celem jest przeżycie jedynym? Jeżeli tak, to rozczarujecie i tak nie przeżyjesz. I tak umrzesz na końcu. Gdy sobie to uświadomiłem kilkanaście lat temu, choć wydaje się to oczywiste, ale jednak nie, to zrozumiałem, że są dwie drogi. Albo mieć fatalne, nudne, może trochę komfortowe, ale jednak ostatecznie niespełnione życie i potem umrzeć, albo mieć fajne, ciekawe, pełne pasji i robienia dobrej wartości życie i potem umrzeć. Te dwie drogi tutaj mamy. Którą wybierasz ty? Sam zdecyduj. Dobra. I to nas naturalnie przenosi do genialnych pomysłów, bo jeżeli ludzie chcą komfortu, no to też fajnie by było bogactwo, żeby się wydarzyło samo. Jakimś fantastycznym pomysłem. I to jest w ogóle świetny patent dla wszystkich oszustów tego świata, którzy wykorzystują właśnie tę naiwność i to, że ludziom się nie chce. Więc ludzie trochę tracą pieniądze na własne żądanie czasem, no bo jeżeli ktoś ci mówi, że tu zainwestuj 50 tysięcy albo 100 albo 200, najlepiej pożyczonych pieniędzy z kredytu, na jakąś magiczną plantację bambusa w Meksyku i tobie się od razu nie zaświeca 7 lampek, bo tak naprawdę to podświadomie, to ty się nie chcesz narobić, ty nie chcesz dać wartości innym, tylko ty chcesz mieć dla siebie zyliony. To być może to nie jest nic złego, że ty stracisz te pieniądze i będziesz potem klepać biedę przez parę lat, spłacając te długi. Nie wiem, może, no bo wiesz, są pewne rzeczy, które przekraczają, albo powinny przynajmniej w nas wzbudzać chęć szukania dodatkowej porady, tak? Na przykład w zeszłym roku odezwał się do mnie stary znajomy, mówi: Maćku, takie pytanie, bo mam tu taką firmę, która mówi, że jak będę im wpłacać tam co miesiąc kilka tysięcy, to oni to będą inwestować w bitcoina, tylko muszą mieć dostęp do mojego konta bankowego, żeby to obsługiwać i tak dalej. I czy ty myślisz, że to na pewno jest dobry pomysł? I oczywiście z jednej strony to można powiedzieć, że czemu on w ogóle to rozważał dłużej niż przez sekundę, bo śmierdzi szwindlem na 100 kilometrów. Z drugiej jednak jest to 100 razy lepsze podejście, zapytać jeszcze kogoś, doradzić się, niż bijać na miękko. Także szacun, że zapytał, że poszukał, zamiast od razu podjąć decyzję bazując na chciwości, którą wszyscy w sumie mamy w sobie, bo każdy chciałby zarobić, a się nie narobić, tak? Ale takie proste to niestety nie jest, więc szacun, że zapytał. Dlatego jeżeli coś ci się wyda zbyt piękne, żeby było prawdziwe, domyślnie załóż, że pewnie prawdziwe nie jest, po czym popytaj ludzi niepowiązanych z tym projektem. To też jest ważne, bo jak ty będziesz ich pytać: słuchaj, czy ta plantacja bambusa w tym Meksyku, to uważasz, że to jest genialna? Tak, ja sam zainwestowałem 100 zylionów i zarobiłem już 300 zyliardów. Wchodź na miękko. Nie, spytaj kogoś z zewnątrz. Kogoś, kto, nie wiem, siedzi w przedsiębiorczości i w inwestycjach i tak dalej. Spytaj, co on na to. I może dzięki temu zaoszczędzisz trochę pieniędzy, bo my się tak śmiejemy. A jakiś tam staruszek, to on oddał swoje mieszkanie za bezcen, bo mu coś tam nagadali i tak dalej. Tylko że pamiętaj, że każdy wiek i każdy charakter ma swoje rodzaje oszustw, które łyknie jak pelikan. Czyli tak naprawdę każdy z nas ma jakieś takie sznurki, że jak tak pociągnąć, to nam można wcisnąć dowolną ciemnotę. Tylko że to jest coś innego. Ty może byś się nie dał na odwróconą hipotekę nabrać, ale być może się nabrałeś, bo połowa widzów oglądających to teraz nabrała się na karty kredytowe. Dlaczego używam sformułowania nabrać się? Ponieważ karta kredytowa to jest najgłupszy produkt XXI wieku. Jest nielogiczny, bez sensu, a jej posiadanie nie ma żadnych plusów. Do tego jeszcze zaraz wrócimy, bo ktoś powie, że zbiera mile lotnicze albo inne farmazony. Ale ogólnie no więc... Możesz się śmiać z starszej osoby, która dała sobie odebrać mieszkanie, a sam płacić w Lidlu kartą kredytową, nie wiedząc, że dokonujesz niesamowitego frajerstwa. Tak jest, każdy z nas przechodzi różne etapy i różne dziwne rzeczy. Jednakowoż widzę wśród tych ludzi tak zwanych biednych, że oni na siłę szukają tych genialnych pomysłów, tych cudownych, magicznych sposobów, tak? Co zrobić, żeby jutro stało tam Ferrari na tym podjeździe, którego jeszcze nie mam, bo nie mam nawet jeszcze domu. I szukają. A to kryptowaluta. Wprawdzie nie wiadomo, czy ona ma jakiś tam sens, ale mówią, że ma i że to będzie nie wiem, ktoś nowego Facebooka tworzy, ktoś tworzy nowego Google'a, ktoś pokona Amazona. Ta kryptowaluta zmieni zasady świata. I tak dalej, i tak dalej. Głowa mała. Po prostu. I oszustwo na oszustwie. Bzdura na bzdurze. 99% z kryptowalut to wały. W zasadzie Bitcoin i Ethereum to są takie dwa bezpieczne typy, że wiemy, że to nie jest wał. Bezpieczne nie w sensie, że na pewno na tym się zarobi, bo tego nie wiadomo, ale przynajmniej wiadomo, że to nie są wały. Natomiast większość rzeczy tam to są wały. Jeżeli coś jest zbyt proste, zbyt łatwe, zbyt sympatyczne, też się tego nauczyłem na własnych błędach, wtapiając trochę kasy w różne magiczne projekty, to po prostu nie działa. Zatem nie szukaj genialnych pomysłów, tylko znajdź normalny. Ja na przykład, czy ja mam jakieś genialne pomysły? Zastanówmy się tak uczciwie. No, mam program, w którym robię wywiady z ludźmi sukcesu. Nie jest to ani jedyny program tego typu. Jasne, jest jedyny akurat w takim samochodzie i tak dalej. I jedyny, który prowadzę ja osobiście. No, jasne, ale tak ogólnie, no to, żeby rozmawiać z drugim człowiekiem na małej przestrzeni, no to takich programów było pewnie zyliard już na świecie. Mam też wydawnictwo. No biznesowych może wydawnictw w Polsce nie ma dużo, no ale czy posiadanie wydawnictwa to jest jakiś, nie wiem, trik? Genialnie się to wymyślił normalnie. Wydawnictwo, no ty zmienisz świat. W XXI wieku świat będzie inny, bo Wieczorek wynalazł wydawnictwo. No nie. Moim głównym biznesem tak naprawdę jest Instytut Lingwistyki i Języki. Wow, wymyślił, że można uczyć języków. Wow, brawo, brawo. Jaka innowacja. Oczywiście, mamy dużo innowacyjnych patentów na naszej platformie, jasne. No ale sama idea kursów językowych, no to nie jest coś, czego na świecie nie było. Farma bawołów w Tanzanii, która uczyni cię milionerem w tydzień. No nie. Żeby wymyślać turboinnowacyjne rzeczy i tak trzeba mieć turbokapitał, tak? Bo jakbyś sobie dziś wymyślił coś lepszego od paczkomatów InPostu, to i tak bez setek milionów nie zaczniesz. No i co? No i to oznacza, że dla 99% z nas, osób przedsiębiorczych, rozsądniejszym rozwiązaniem jest wziąć jakiś normalny pomysł i go udoskonalać, zamiast szukać złotego grala, magicznych biznesów, cudownych inwestycji i zwykłych po prostu farmazonów. Dlatego też, jeżeli przyłapałeś się na tym, że ty tak żyjesz, że ty tak szukasz właśnie, o, mam nowy genialny pomysł, o, słyszałem, że coś tam, gdzieś tam, ktoś tam. Zamiast po prostu robić to, co lubisz i wymyślić, jak na tym zarobić trochę więcej. Co by było nudne, a najprostsze tak naprawdę i najbardziej realne, najbardziej logiczne przy okazji, no to po prostu nawyk ludzi biednych, który warto, zdecydowanie warto wyeliminować. Kolejny nawyk ludzi biednych, który jest taki mega charakterystyczny, brak budżetu. Budżetu w sensie nie brak pieniędzy, to jest efekt, ale przyczyną często jest brak w ogóle planowania swoich pieniędzy. Oni nie wiedzą, ile zarabiają. Oczywiście jak ktoś pracuje na etacie, to jest to łatwiejsze do skontrolowania, tak? Bo przychodzi jeden przelew w miesiącu, to jest dosyć oczywista sprawa. Ale i tak większość tych ludzi, którzy mają raz wypłatę w miesiącu, to z kolei mają wiele wydatków w miesiącu i też ich do końca nie kontrolują, czego najlepszym dowodem jest, że 15 dnia miesiąca nagle nie ma kasy. Gdzie poszła? Nie wiem, jeszcze niedawno to była, a teraz nie ma. No właśnie, przepadła. Dlatego, że nie planujemy każdej wydanej złotówki. Oczywiście, jak jesteś multizylionerem, to może nie powinieneś każdej złotówki, ale każde 100 albo 1000 złotych planować. Natomiast ogólnie większość z nas powinna przewidywać dokładnie, albo nie przewidywać, tylko zapisywać, jakie mamy dokładnie przychody, skąd mamy ile pieniędzy, ocenić to realnie. Przedsiębiorcy z tym mają większy problem, tak? Bo tych przychodów to one tutaj z hurtowni ktoś zapłacił, tu coś tam, tu klient, który miał termin 30 dni temu, ale dziś mu się przypomniało i tak dalej, więc jest to dużo bardziej skomplikowane. Dlatego tym bardziej musimy być tego świadomi. Musimy zacząć to liczyć, rachować, oceniać, sprawdzać. Bardzo często przedsiębiorcy myślą, że tych przychodów jest więcej niż realnie jest. Przedsiębiorca myśli, no mi wpada na konto 20 koła miesięcznie. A potem się okazuje po przeliczeniu, że wpada jednak 15. I to jest duża różnica, bo on z tego musi zapłacić czynsz, towar, prąd i gaz, które teraz zdrożały o zyliard procent i tak dalej. No i nagle brakuje tych paru koła na koniec. Dlaczego? Bo nie przeliczył. Nie przeliczył, więc trzeba bardzo dokładnie siadać z Excelem. Ja swojego Excela przerabiam średnio 3 do 4 razy w miesiącu. W sensie mam tam z jednej strony pola kasa, tak? Czyli, że na tym koncie jest tyle pieniędzy, na tym tyle, żeby wiedzieć, gdzie jest ile pieniędzy. Dokładnie ile to się samo mi sumuje. Napisałem sobie taki tam suma, żeby się robiła, tak genialnie tutaj, formułę zastosowałem. No i to mi się sumuje, więc wiem ile mam pieniędzy. Mam osobną rubrykę z wydatkami, tak? Czyli tu wypłaty to jest w sumie największy wydatek, bo tych ludzi już jest sporo się zrobiło w zespole, także wypłata tu, to się też sumuje, komu już zapłaciłem, to zaznaczam, że odhaczone, kto nie zapłacony, to się sumuje właśnie, że tyle jeszcze kosztów w tym miesiącu będzie, inne koszty, tak? Utrzymanie tam, nieruchomości, coś tam i tak dalej. I z tego mi wychodzi, ile zostaje. Do tego oczywiście mam planowane wpływy, ale zawsze je planuję pesymistycznie. Tak? Czyli jak zakładam, że nie wiem, czyli na przykład jakbym, żeby to tak życiowo wymyślić, dajmy na to, miałbym 3 klientów, którzy mi mają zapłacić w przyszłym tygodniu po 10 koła. Nie mam takich produktów, no ale już wymyślam teraz na szybko, żeby łatwy był przykład. Więc miałbym 3 klientów, którzy w przyszłym tygodniu mają mi dać podyszkę. I doświadczenie moje pokazywałoby w przeszłości, że zawsze tak naprawdę 2, a czasem nawet nie 2, przelewają na czas, to ja nie wpiszę, że w przyszłym tygodniu w moim Excelu nie wpiszę, że 30 koła przyjdzie. Skoro doświadczenie pokazuje, że raczej przyjdzie 20 i to też nie zawsze. Więc wpisałbym, że przyjdzie 10. Jeżeli przyjdzie 20, będę happy. Jeżeli przyjdzie 30, będę ultra happy. Widzisz? Chodzi o to, żeby zakładać wersję pesymistyczną, jeżeli chodzi o przychody i o wydatki również, tak? Czyli, że jeżeli nie wiesz, jaki będzie rachunek za prąd po podwyżkach i wyliczyłeś sobie, że będzie 1000 zł, to załóż, że będzie 1300. No, w najgorszym wypadku będzie 1100, no i jakoś to przeżyjesz, tak? Tak trzeba planować budżet. Dzięki temu, bo ktoś powie, to jest nudne, to jest nieprzyjemne, dla niektórych to jest stresujące, bo ja pamiętam, że jak byłem zadłużony na bańkę, to robienie tego budżetu to było za każdym razem, to była dla mnie taka potwarz, nie? Że tam mam majątek netto wyliczony też i on wynosił -1 milion, tak? Bo miałem na koncie parę tysięcy na przykład, tutaj koszty już wskazywały, że do końca miesiąca to nie wystarczy, a tu jeszcze ogólny majątek, czyli zadłużenie wszelkie, gigantyczne. Więc to może nie być budujące, ale nam tu nie chodzi o budowanie się emocjonalne, tylko żeby nawet wygenerować ten stres, który jednak będzie przyczynkiem do twojego konkretnego działania, do zmiany. Więc ludzie biedni, dla nich robienie budżetu to jest zbyt trudne, zbyt nudne, im się nie chce liczyć. Oni mówią, najczęstsza wymówka i najgłupsza, bo ja jestem taki nieliczbowy, bo ja jestem taki humanista. Nie wiem, czy kiedykolwiek jakieś badanie dowiodło istnienia humanistów i ludzi nieliczbowych. Oczywiście ja wiem, że różni ludzie mają różne pasje. Jeden by dłużej siedział w matematyce, inny mniej. Ale jeżeli ktoś mi powie, że przepisywanie dochodów i wydatków do Excela wymaga niebycia humanistą, to uważam, że delikatnie płyniemy tutaj. Delikatnie płyniemy. Masz być humanistą, psychologiem, pedagogiem, historykiem i filozofem, ale Excel ci działa. Działa ci Excel i naprawdę sprawdź, czy jesteś w stanie otworzyć tego Excela, napisać wszystkie wydatki w tym miesiącu, historia konta bankowego ci pomoże, prześledzić to za poprzednie miesiące, bo czasem nawet nie wiemy w wirze tych wydatków, ile my wydajemy. To czasem bywa dopiero szokujące przeżycie, jak do tego dojdziesz, więc sprawdź, czy się da. Nawet jak jesteś, tak jak mówię, turbofilozofem, wpisz tam te pola, tak, tu z wypłaty przychodzi tyle, tu trzeba zapłacić za prąd, za gaz, za jedzenie i tak dalej. Sprawdź, czy umiesz to wpisać, czy twoje palce odmówią ci posłuszeństwa, powiedzą, nie, Stefanie, ponieważ ty jesteś filozofem, więc my nie będziemy pracować nad takimi przyziemnymi kwestiami. No, każdy może i każdy powinien robić budżet. Wyobrażasz sobie duże firmy, tak, czyli wspomniane InPost Rafała Brzoski, albo jakiś Amazon, Tesla, bez Exceli. Po prostu wpada Elon Musk do Tesli rano, mówi, co robimy? Może ze 2 fabryki zeszczelimy nowe. Szefie, ale czy my mamy na to pieniądze? No nie wiem, nikt tego nie sprawdzał. Róbmy. No, absurd, niedorzeczność. Także trzeba kontrolować pieniądze, ponieważ inaczej pieniądze będą kontrolować ciebie. Dalej. Brak poduszki finansowej, czyli takiego przyzwyczajania się, preparingu można by wręcz górnolotnie powiedzieć, czyli założenie, że zawsze będzie dobrze. Skoro ostatnio nic złego się nie działo w moim życiu, zawsze jakieś tam pieniądze były, zawsze jednak przeżyłem do tego 30, no nie? To pewnie już tak będzie. I to jest znowu klasyka gatunku. I to widzę, że ludzie bogaci, których znam, oni naprawdę na wiele scenariuszy są przygotowani. Niektórzy są wręcz odpłynięci w tej kwestii. Oni są przygotowani na wojnę, głód, brak prądu ostateczny, na wszystko. Natomiast ogólną zasadą jest, że oni wszyscy są przygotowani na takie bazowe rzeczy, tak? Czyli na to, że nam się firma wykrzaczy, na to, że pracownicy nie przyjdą i tak dalej. No tak jak rozmawiałem z właścicielem firmy Imker na tym kanale, tutaj polecam Ci ten wywiad i on mówi, że u nas nieobecność pracowników jest 15%. Tyle, no, jest trochę mniejsza, ale zakładamy 15% i tak jest. I dzięki temu on się nie stresuje, jak pracownik w poniedziałek rano dzwoni, że nie przyjdzie. Bo to nikogo nie dziwi. To jest w statystyce, że w tym miesiącu 15% będzie nieobecności. Gdyby zakładał idealny, utopijny świat. Że wszyscy zawsze powinni być. Wszystko się powinno dziać, wszystko powinno być pod kontrolem. Wszystko powinno być idealne. To jest świetny start do zestresowania się i do podejmowania, do gaszenia pożarów ciągłego. Natomiast jak zakładasz, że wiele rzeczy się może spierdzielić, to się zaczynasz przygotowywać. Więc pytanie do Ciebie brzmi, czy jeżeli dziś stracisz wszystkie dochody, to czy przeżyjesz pół roku bez nowych dochodów? Większość ludzi w tym momencie oczywiście odpowiada, że nie. Jest to normalne, co nie oznacza, że chcemy, żeby tak zostało, tak? Czyli to, że dzisiaj jest taki punkt startowy, spoko, zaczynamy od świadomości i budujemy poduszkę finansową. Poduszka finansowa to nie jest limit w rachunku, poduszka finansowa to nie jest limit na karcie kredytowej, tylko to są pieniądze, żywa gotówka, która jest albo na Twoim koncie, albo gdzieś tam schowana w skarpecie, na wypadek, gdyby się coś skaszaniło. Nikomu skaszanienia nie życzę, ale żyjemy, i mógł tu powiedzieć człowiek w każdym momencie w historii, żyjemy w niepewnych czasach, ponieważ każde czasy są niepewne. No więc przygotowanie się na pół roku, zwłaszcza, że widzisz, nawet są rzeczy zupełnie nie do przewidzenia. Tak 3 lata temu powiedziałby ktoś, że będzie pandemia. No, Anthony Fauci mówił w 2017, że pod koniec administracji Trumpa będzie pandemia chorób płuc. Nie wiem, skąd on to wiedział, ale mówił. Jest film na YouTubie z 2017. Ale my, normalni ludzie, którzy nie mają dojść i dostępów do różnych tajnych informacji, mogliśmy nie wiedzieć. No i co? Ale nawet nieprzygotowanie na pandemię nie powoduje, że znaczy możemy być nieprzygotowani na pandemię, ale być przygotowani na skutki pandemii. W sensie, jeżeli ktoś ma poduchę finansową i nagle przychodzi pandemia, to jest dużo bardziej wyluzowany w tym wszystkim, tak? A jeżeli ktoś ma pracę, nagle przychodzi pandemia, on traci tę pracę, nie ma żadnych pieniędzy, no to jest przerąbane, tak? Jeżeli ktoś od lat dba o swoje zdrowie, bo zakłada, że zdrowie się z czasem psuje, więc trzeba ekstremalnie o nie dbać, no to przychodzi pandemia, on jest bardziej wytrzymały, ma silniejszy organizm i tak dalej. Także tak to działa. W związku z tym warto się przygotowywać na różne rzeczy, zamiast być beztroskim filozofem, że no jakoś to zawsze będzie. No jakoś to może zawsze będzie, no chyba, że nie będzie, no chyba, że twój słaby organizm nie wytrzyma kolejnego wariantu jakiegoś wirusa, albo twoje słabe finanse nie wytrzymają kolejnego problemu finansowego i trzeba będzie się zapożyczać u znajomych, żeby w ogóle żyć. Także czy jakoś to będzie, nie wiem, wolałbym zostawić to pod twoją kontrolą, a nie czekać na wiecznego farta. Oczywiście, ludzie przedsiębiorczy i tak umieją spadać na 4 łapy, mniej lub bardziej, ale nie o to chodzi, żeby ciągle spadać. Po co spadać? Można po prostu w ogóle nie skakać z tego wieżowca. Także biedni ludzie, oni się nie przygotowują, poduszka finansowa, panie, co to w ogóle jest? To jest dobre. Ja nie umiem oszczędzać, ja nie umiem odkładać, ojej. Ja też nie umiałem. Wiesz, jaki jest na to patent? Po pierwsze, pierwszy patent to jest, że zanim zaczniesz wydawać, czyli zanim se kupisz bilet do kina, to kupisz se $10. Normalnie w kantorze. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, nauczysz się wtedy w ogóle oszczędzania zamiast wydawania, do czego jeszcze wrócę, a po drugie, co jest kluczowe, dolary trudniej wydać. Tak, także jak będziesz zbierać dolary albo jakieś tam franki szwajcarskie, no to potem, żeby to wydać i przewalić na głupoty, to trzeba znowu iść do kantoru, zamieniać i tak dalej. A poza tym, jak rosnąca kubka franków w twojej ręce będzie mieniła się fantastycznymi barwami, to zbudujesz swoją mentalność, że kurczę, fajne auto, to jest super, ono jest piękne, błyszczące, lśniące i cudowne, ale garść franków w dłoni też taka jest. Naprawdę, albo złota moneta, jak ją trzymasz. W sumie to jest dokładnie ta sama emocja. Czyli, że mam coś fajnego. Tylko że to coś fajnego możesz później sprzedać, gdyby był kryzys, albo przekazać dzieciom, jeżeli nazbierasz tego więcej. Do tego daje ci to poczucie bezpieczeństwa. Fajny samochód, mniejszy, chociaż oczywiście jeżeli to jest popularna marka, którą można w miarę łatwo sprzedać, to coś tam też, ale jednak trzeba za to płacić w postaci ubezpieczenia, paliwa i tak dalej. Więc oczywiście ja ci nie mówię, że ty masz nie mieć fajnych samochodów, bo życzę ci ich jak najlepszych. Natomiast dla tych, którzy mówią, że nie umieją oszczędzać, to daje rozwiązanie, które u mnie na przykład zadziałało. Że po prostu, skoro ja zawsze jestem w stanie wydać pieniądze, to zacznę je wydawać na rzeczy, które nie będą przewaleniem ich. Także przygotowujmy się, budujmy poduszkę finansową, ponieważ jest to bardzo kluczowa rzecz. Kolejny nawyk biedaków, tak zwanych, to jest krytykowanie bogatych. Czyli bogaci to ogólnie są źli, odpowiedzialni za wszelkie nieszczęścia tego świata. Ostatnio pod filmem Kuby Midla widziałem taki komentarz, że gościu tam pisał, że wszystkie nieszczęścia rynku nieruchomości są przez takich ludzi, którzy flipują nieruchomościami, którzy kupują nieruchomości na wynajem i tak dalej. I należałoby takich ludzi rozstrzelać, bo oni generują biedę. Zawsze, kiedy pojawia się socjalizm, prędzej czy później pojawiają się pomysły, że trzeba kogoś rozstrzelać. Nie wiem, jak to działa w tych utopijnych społeczeństwach, że to budowanie ideału musi zawsze się wiązać z rozstrzelaniem tych, którym ten ideał nie pasuje. Nie wiem. Natomiast było to ciekawe, bo akurat chciałem przeczytać komentarze, bo był film typowo o remoncie nieruchomości, więc to był temat, który mnie tam gdzieś interesował, ciekawiły mnie doświadczenia ludzi, a tu taki kwiatek znalazłem, człowieka, który no, chyba potrzebuje terapii i to takiej poważnej, no bo jeżeli on myśli, nie wiem, no, może to była figura retoryczna, rozstrzelać jako nie akceptować tego stanu rzeczy, ale jak nie, no to w każdym razie, dobrze, że taki człowiek nie ma żadnej władzy, bo to by było straszne. W każdym razie, nawet rząd za tym poszedł i powiedział, że chce rozwiązać problem fliperów. Co to jest problem fliperów? Powiedzcie mi, bo ja nie wiem. Fliper to jest człowiek, który kupuje mieszkanie w stanie ciężkim, następnie je poprawia i sprzedaje komuś innemu. Czyli jest naprawiaczem mieszkań, można powiedzieć. Zarabia na tym po 30 000 na flipie na przykład. No i tyle. I gdzie tu jest problem? Jeżeli chcemy rozwiązać problem fliperów, czyli wyeliminować ich, no to może w ogóle rozwiążmy problem też Lidla i Biedronki. No bo oni kupują truskawki taniej i sprzedają nam drożej. To jest problem. Problem truskawek jest. Problem samochodów jest, tak? Bo ktoś kupuje samochody i sprzedaje potem drożej. Problem samochodziarzy. W ogóle życie to problem, wychodzi na to, bo jest wolny rynek. No, nie przesadzałbym z tym, ale są pozory wolnego rynku. W każdym razie, o co chodzi? Że człowiek ma w głowie jakieś dziwne przekonania i zaczyna jechać tych, którym się powodzi, tak? Jeżeli ty masz alergię na drogie samochody, czyli widzisz kogoś w drogim samochodzie i twoja pierwsza myśl jest złodziej, mafia, ukradł i tak dalej, to robisz świetną robotę, żeby nigdy się nie dorobić. Ponieważ my mamy przecież jeszcze mózg, który nas broni przed niebezpieczeństwami zupełnie automatycznie, tak? Jeżeli ja się wychylę z 7. piętra, to w którymś momencie mój mózg sam mnie powstrzyma. To nawet ja nie muszę świadomych decyzji tam podejmować, tylko samo się cofnie, bo mój mózg dba o to, żebym nie zginął. Jeżeli ty uważasz, że bogactwo prowadzi do zdemoralizowania, do zła i tak dalej, do sodówki, to twój mózg będzie cię powstrzymywać i skasuje ci każdą dobrą okazję na pieniądze. Przyjdzie kolega z dobrym, nie głupim pomysłem, nie jakąś farmą bananowca w Tanzanii, tylko naprawdę z dobrym, legitnym biznesem i tobie od razu mózg powie, nie, to podejrzane, dziwne, specyficzne, ale w totka to byś grał. Także tak działa wtedy, tak działają nasze przekonania, tak? Jeżeli coś uważamy za złe, głupie, niemoralne, podłe, no to nie idziemy w to. Oczywiście, ja nie chcę tu kolorować rzeczywistości i opowiadać, że wszyscy tu milionerzy, miliarderzy tego świata to są po prostu aureole im tylko dorysować, po prostu będą zmieniać świat na lepsze, tak? No bo wiesz, mamy Billa Gatesa, który tutaj przewiduje wszystkie pandemie z dużą skutecznością i tak dalej i swoją firmą pełną odrzutowców lata na kongresy klimatyczne, żeby mówić, jak dbać o planetę. Także wiadomo, wszędzie wśród biednych, bogatych, średnich, dziwnych, małych, wysokich, czarnych, białych i zielonych są ludzie lepsi, gorsi, mądrzejsi, głupsi. Natomiast jeżeli jako kasta ludzi bogatych masz takie coś, że jest kasta ludzi bogatych i oni są źli, oni wszyscy chcą naszego zła, po prostu, jak ktoś tylko ma pieniądze, jeździ, o, ten gość ma fajną BMW i tak dalej, i już cię to wkurza, to jesteś na złej drodze, bo sam siebie przekonujesz, żeby tego nie mieć. Oczywiście większość tych krytykatów internetowych, to jakbyś im dał walizeczkę z milionem, to jednak magicznie by zmienili szybko przekonanie. W sekundę. Bogaci. Czyli ten sam gość, który tam komentował ten film i tam pisał, że fliperzy oni kupują, a po co komu tyle nieruchomości na wynajem, po co to trzymają dla siebie, przez to najmy są droższe i tak dalej. To przez nich wszystkie mieszkania powinny być państwowe. Mniej więcej w podobnym tonie ten gość tam pisał te swoje bzdury. No to pisze człowiek takie rzeczy i teraz pytanie, a jakby w tym momencie, ciekawi mnie to, jakby do niego ten Kuba Midler zadzwonił i powiedział: ty słuchaj gościu, skomentowałeś mi taki film, mówisz, że wszystkie mieszkania powinny być państwowe i nikt nie powinien mieć 15 mieszkań, a ja ci chciałem oddać teraz moje 15 mieszkań, bierzesz? A ten gość by powiedział: absolutnie nie, ponieważ to by było podtrzymywanie strasznego problemu rynku najmu i koncentracji kapitału w rękach inwestorów nieruchomości. Oczywiście, że tak by nie było, od razu by podpisywał wszystkie kwity, powiedziałby: dobra, tylko żebyśmy za 5 minut już byli u notariusza, żeby się nie rozmyślił. Tak by było. I tak zawsze jest, jak ludzie krytykują bogatych, to powinni się uczciwie zastanowić, a jakby ci bogaci ci dali ten swój jachcik, który cię tak wkurza, ten swój helikopter, który jest tak straszny, podły, nieekologiczny, ale powiedzieliby, że teraz ty go możesz mieć. To czy dalej byłby tak straszny, podły, nieekologiczny, czy jednak byś jakoś sobie zracjonalizował, że dobra, no oj tam, posadzę 100 drzew w zamian i będzie dobrze. Więc tak to działa. Jeżeli krytykujesz bogatych w ogóle, jako grupę społeczną, to oddalasz się od bycia jednym z nich. I to jest lipa. Co dalej? Mentalność chłopaka za 5 zł, tak zwana. Czyli skupianie się na małych takich pieniążkach, że ja teraz zaparkuję i takich ludzi znam sporo i sam byłem jednym z nich. Wymyśliłem kiedyś, że po co ja mam podjeżdżać tam, jak mamy jakieś spotkanie, na przykład w centrum miałem kiedyś, teraz już bardzo mało robię spotkań, ale kiedyś robiłem takie biznesy, że ciągle spotkania, no więc wymyśliłem sobie tak genialnie, że tam w centrum jest parking płatny, zapłacę za niego, nie wiem, 15 zeta, no to zaparkuję przecież kilometr dalej i się przejdę. Do tego była niezła racjonalizacja, tak, bo zrobię kroki i tak dalej, ale to nie było powodem. Te kroki nie były powodem, one były właśnie typowo racjonalizacją. Chodziło o te 15 zeta. I myślałem, że jestem królem życia, tak? Zaoszczędzę tu i słynny case, słynny przykład latte ze Starbucksa. Mimo że ja oczywiście jako przedstawiciel ideologii wegańskiej zdecydowanie odradzam każdego typu latte poza latte owsianym, które i tak każdy ci powie, jest najlepszym możliwym latte. Nawet jak jesteś mlekopijcą, to latte z mlekiem owsianym rządzi. Zobacz, sprawdź, przetestuj. Mistrzowska akcja. Aczkolwiek większość baristów i tak ci powie, że kawa to jest kawa, jak jest czarna. No ale dobra, nie będziemy tu wchodzić w te tematy. Jest słynny przykład latte starbucksowego, tak? Czyli że ludzie są biedni przez to, że wydają na takie rzeczy jak latte w Starbucksie. No i idą tam i kupują kawę za 18-20 zeta. No, jeżeli ktoś zarabia 2000 na przykład i to latte pije codziennie i do tego kupuje jeszcze bajgla, czyli wydaje 5 tych codziennie, bo taki jeden przypadek spotkałem. Była taka ekipa remontowo-budowlana i oni faktycznie, oni codziennie normalnie mieli tyle rzeczy ze sklepu, jak ja ich pytałem, ile wy za to płaciliście, to tam było średnio na człowieka 40-50 zeta dziennie. I potem, jak już sytuacja była taka bardziej intymna, zapytałem, ile zarabiają, no i oni powiedzieli, że zarabiają, to było chyba 800 tygodniowo, no to 3200 miesięcznie na rękę, 5 dych dziennie na jakieś takie przekąski, tak? Bo tam były Red Bulle, tam były takie rzeczy, no, że wypadałoby jednak chyba gotować sobie w domu i mieć taki kubeczek, zainwestujesz raz tam, nie wiem, 2 dyszki, niestety nie sprzedajemy kubeczków Experta w Bentleyu, ale na Allegro jest mnóstwo innych fantastycznych bambusowych kubeczków. Kupujesz taki kubeczek, masz kawę z domu. No i tyle. Patrz, nawet ja tutaj piję sobie teraz kawę Expertia Coffee, którą możesz zresztą u nas dostać, którą przygotowałem sobie wcześniej w biurze. Mam taki nawyk od lat, więc jeżeli akurat nie trzeba kupować, to też nie kupuję. No i co? I tyle. W związku z czym ten czynnik Starbucksa czy parkingu za 15 zeta, a jednocześnie dokładnie te same osoby. I to ja zauważyłem u siebie wiele lat temu i miałem to przez wiele lat. I bardzo wiele osób, które znam, które mają problemy finansowe, mają dokładnie tak samo i być może jesteś jedną z nich. Że z jednej strony jest taki geniusz, tak? Tu zaoszczędził na parkomacie i na kawie, ale kartę kredytową to ma i płaci tam 10% odsetek za nic. ale limit w rachunku to ma i nie wie tak naprawdę, ile płaci odsetek, bo w limitach to są takie ciekawe produkty, że to w zasadzie nie bardzo wiadomo. To się jakoś tam pobiera, to się coś odejmuje, to się coś sumuje. Nie wiadomo, kiedy i za ile te odsetki za część limitu wykorzystaną, ale jest często opłata za niewykorzystany limit, mimo że go nie wykorzystano. No akcja nie z tej ziemi, więc mieszkanie weźmie, bo jak obniżyli stopy procentowe, to on planował mieć mieszkanie za 400 000, no ale skoro obniżyli na moment, to on wziął za 500. Czyli zaoszczędził 3 zeta na parkomacie i wydał dodatkowe 100 000, bo mu obniżyli na chwilę stopy procentowe. To jest klasyczna mentalność chłopaka za 5 zeta. Oszczędzanie na pierdołach zamiast skupić się na porządnych rzeczach, tak? Czyli znowu, wymyślił genialnie, że nie kupi latte w Starbucksie, zaoszczędzi 2 dychy, ale kupi auto w najmie terminowym, czyli nawet go nie kupi, bo nigdy go nie będzie miał, będzie za to płacić, mimo że on nie potrzebuje nowej X6. Bardziej niż żeby się pokazać, ale w takich normalnych, codziennych sytuacjach on jej nie potrzebuje. Żyłby bez niej, żyłby z tańszym autem. Jedynie jego ego jest tutaj problemem. No i co? I nic, więc jeżeli widzisz to u siebie, to jest zła droga, tak? Skupmy się na porządnych wydatkach, tak? Na tym, żeby nie przepłacić za dom, za mieszkanie, żeby nie przepłacić za auto, żeby nie przeinwestować w biznes, bo to też jest czasem problem, tak? Że ktoś zrobi turbo kampanię, wrzućmy 100 000 w Facebooka, zobaczmy, co się stanie, a nigdy nie zrobił w ogóle dobrego wyniku na Facebooku, nigdy nie umiał z 1000 zrobić 1200, a już by 100 wrzucał. Także skupmy się na tym, gdzie są duże pieniądze, duże odsetki na przykład, duże koszty, a tam latte w Starbucksie to może zostawmy i parkowanie 3 km od centrum, bo to nie jest klucz. Więc jeżeli masz mentalność chłopaka za 5 zł, warto teraz to zmienić i zastanowić się, jakie są kluczowe wydatki, gdzie są duże pieniądze i duże koszty w twoim życiu. Co dalej? Planowanie małych pieniędzy, czyli coś, co bym nazwał brakiem ambicji. Czyli człowiek zarabia 3000 i myśli nad tym, jak zarabiać 3200. Oczywiście, jeżeli ty jesteś człowiekiem, dla którego 3200 to jest wystarczające, to w jakimś sensie należy cię uznać za osobę wybitną. Tak? Ponieważ posiadłeś sztukę, której większość ludzi nie posiadło. Ja na przykład nie posiadam takiej sztuki. W sensie, w moim wypadku to jest w ogóle absurd, tak? Bo jako przedsiębiorca zatrudniający kupę ludzi, tak jak ja bym miał 3200 przychodu miesięcznego, to jutro bym zaczął wszystkich zwalniać, co by było traumą dla mnie i dla wszystkich. Natomiast już abstrahując od takiej sytuacji, chodzi o to, że koszty życia z roku na rok są coraz wyższe, inflacja 8,6% w styczniu, a raczej nie zmaleje, chyba że na papierze, jak będą chcieć sfingować wyniki, że patrzcie, tarcza nam zadziałała, to pewnie coś tam zaczarują, ale tak ogólnie to koszty będą rosły. No jeżeli ty zarabiasz 3 i chcesz 3200 i wiesz na pewno, że ci to wystarczy, to naprawdę szacun. Natomiast w większości przypadków uważam, że ktoś, kto zarabia 3 i chce zarabiać 3200, to nie dlatego, że mu to wystarczy, tylko dlatego, że on się w jakimś sensie pogodził z tym, że nie widzi pomysłów na więcej. Czyli on tak naprawdę chciałby zarabiać 5, 7, 15, 50. Ale nie wierzy w to, nie uważa, że to jest możliwe dla niego, uważa się za beztalencie, tak, że no nie mam tego, co trzeba, żeby osiągnąć sukces albo czy zarabiać więcej i tak dalej, czyli że wynika to z negatywnych rzeczy. W nielicznych przypadkach i znam ze 2 takie osoby, które mówią, ja se pracuję, zarabiam se symboliczne pieniądze, ale mnie to w ogóle nie obchodzi, bo ja nie chcę mieć niczego, co dotyczy pieniędzy. W sensie nie potrzebuję auta wcale, bo tylko chodzę po okolicy, po lasach. Nie potrzebuję mieć domu swojego, bo mi... I to należy szanować. To jest jakiś taki mega wysoki poziom rozwoju, którego zazdroszczę, ale do końca też nie wiem, a może raczej wiem, że to nie jest moja droga w ogóle. Ale dla kogoś tak. Natomiast w większości przypadków, jak mówię, to wynika raczej z czegoś negatywnego, czyli właśnie z tego, że się daliśmy przekonać, że nie jesteśmy odpowiednio wartościowi, że nie mamy nic ciekawego do zaoferowania, co by było warte więcej pieniędzy. No więc jeżeli celujesz w 3200, no to trudno, żebyś zarabiał 20. No jak to zrobić? Jest wręcz takie powiedzenie w biznesie, żeby celować w 20, to może zarobisz 8. No bo jednak biznes na przykład jest trudną dziedziną, więc zazwyczaj wychodzi coś niższego, niż się planowało, niż się chciało. Dlatego tym bardziej warto planować rzeczy abstrakcyjnie dobre, abstrakcyjnie ambitne. Nawet jeżeli w momencie planowania nie wierzysz w nie. Tak? Czyli ktoś, jak niektórym z was, jak powiem, zaplanuj sobie i napisz na kartce to. że będziesz zarabiać, nie wiem, 20-50 tysięcy miesięcznie, to niektórzy powiedzą, haha, aś tu popłyną. I nawet takie osoby zachęcam, żeby to zapisać. Niech to będzie pierwszy krok. I oczywiście za rok usiądziesz z tą kartką i powiesz, no i co, jeszcze daleko do tego. Ale konsekwentnie pisz. Pisz i oczywiście potem dąż, działa, jasne. Natomiast no nie przyjdzie nic łatwo, ale może, czego wszystkim życzę. Może za 3 lata, a może za 7 spojrzysz na tę kartkę i powiesz, naprawdę? To ja kiedyś chciałem zarabiać tylko 20 tysięcy miesięcznie? I mam nadzieję, że to się nie wydarzy efektem inflacji i hiperinflacji, tylko jednak, że faktycznie poprawisz swoją sytuację materialną. To wymaga czasu, ale wymaga przede wszystkim ambicji. Ja mam na ścianie swojego biura taki stent, plakacik, można powiedzieć, i tam są napisane 3 słowa. Dream, believe, do, repeat. I do jest największe, ponieważ tak uważam, że to jest właściwa sekwencja życia. Najpierw dream, czyli mam marzenie. Jak nie masz marzenia, to jesteśmy w czarnej dziurze. Jak już masz marzenie, tak, chciałbym mieć, tak, albo dom, albo to, albo fajny związek, fajne dzieci. Dziś akurat mówimy bardziej o pieniądzach, ale marzenie to może być cokolwiek. To drugi krok to jest believe, bo jeżeli ty nie wierzysz w swoje marzenie, to nie podejmiesz żadnej akcji. No bo ja na przykład dzisiaj nie podejmę próby lecenia, czyli że wyskoczę ze zwierzowca, bo wierzę, że polecę, bo nie wierzę. Więc nawet nie podejmę żadnego działania w tej kwestii. Także believe. Później jest wielkie do, czyli ciśnij, działaj, rób. A później repeat, czyli jedziemy w kółko, bo tak wygląda całe życie. Marzenie, wiara, czyli przekonanie siebie do coraz bardziej ambitnych rzeczy i ciśniemy, robimy. Także ambicja, praca nad ambicją to jest bardzo ważna rzecz. To może również wymagać terapii. Ja dużo dziś o terapii mówię, ale to dlatego, że nawet wczoraj miałem spotkanie z człowiekiem, który bardzo zachwalał, że terapia mu pomogła bardzo w biznesie. I znam parę takich osób. Ciekawy to jest trend taki, ale rzeczywiście znam paru takich przedsiębiorców, że mówią, że właśnie dzięki terapii oni zrozumieli, że oni są wartościowi jako ludzie, że oni mogą sprzedawać na przykład produkty drożej, bo to też jest częsty problem ludzi biednych, tak? Zrobić jak najtaniej, wziąć jak najmniej i tak dalej. Okłamują się, że to wynika z tego, że chcą, żeby więcej ludzi mogło kupić te produkty i tak dalej, a tak naprawdę chodzi o brak wiary w siebie, w swój produkt, brak przekonania do własnej wartości i tak dalej. Także nad tym warto nad tym pracować, bo od tego się zaczyna. Dream, believe, później do, a później repeat, czyli ambicja. Ambicja i nie planujmy małych pieniędzy, bo i tak uda się nam tylko trochę mniej niż my zaplanowaliśmy, tak? Czyli ktoś zaplanował 3200, no i to mu się raczej nie uda, bo większość takich ambitnych celów się nie udaje, więc będzie 300. Jakby zaplanował 30, no to pewnie jutro nie będzie 15, ale być może za rok, 2, 3 będzie 12 i może albo wtedy płakać, że nie udało się zrobić 30, albo cieszyć się, że z 3 przeskoczył na 12. Także planujmy ambitnie, cokolwiek to dla ciebie znaczy. Kolejny nawyk ludzi biednych, tak zwanych, to jest myślenie tylko o zysku, zamiast skupianie się na dawaniu wartości. Dlaczego? Między innymi Jeff Bezos został jednym z najbogatszych ludzi na świecie, tworząc swój Amazon, ponieważ oni mają politykę maksymalnego skupiania się na klientach. Kupiłem ostatnio 3 książki do nauki indonezyjskiego. Nie pytaj. W każdym razie, przez to, że korzystam ciągle z VPN-a, to okazuje się, że akurat mój komputer był we Włoszech. I mimo, że adres był podany dobry, to jednak sam kraj się zmienił, uzupełnił się i wysłały się te książki do Włoch. Na ten sam mój polski adres, tylko że we Włoszech. No i w dodatku ktoś je rzekomo odebrał u włoskiego kuriera i tak dalej. Książki przepadły. Ja piszę do Amazona, że tutaj taka sytuacja, że być może to z mojej winy, bo być może ten VPN domyślnie mi tam zmienił, a ja tego nie zauważyłem, że się zmienił kraj. W każdym razie adres był poprawny. I co teraz? A oni mówią, że przepraszamy cię, Maćku, za twój problem. Mamy nadzieję, że to się już nigdy nie powtórzy. I już tutaj zamienniki poszły na twój adres. I wysłali. I to jest podejście Amazonu. Dlatego oni zarabiają miliardy. Można ich nie lubić, można dyskutować o ich wpływie na klimat i tak dalej, bo przesyłka w ciągu paru godzin to jest rzecz dyskusyjna i tak dalej, ale jeżeli mówimy o sukcesie biznesowym, finansowym, to jest on bezsprzeczny. I on wynika z tego, i Jeff Bezos od lat to mówił w wywiadach, że naszym Bogiem jest klient. Trzeba mu dogodzić, zrobić wszystko, żeby był przeszczęśliwy. Jak klient będzie przeszczęśliwy, to firma będzie działać. Ktoś nas może czasem oszukać, ktoś może kłamać, tak? Może ktoś odebrał te książki i kłamie, że ich nie ma, żeby dostać drugi egzemplarz. Trudno, nasza strata, robimy tak, żeby zawsze było na dobro klienta. I tak się zarabia. Tak myślą ludzie bogaci. Rozkminiają, oni patrzą na rynek. Co jest problemem ludzi? Nie musi to być wielki problem, poważny i tak dalej, ale jakiś problem, jakieś wyzwanie, jakaś rzecz, która może ludziom ułatwić życie i ja to rozwiążę z moją firmą. A bidoki myślą, moje miliony, moje Lambo, moje domy, moje własne osiedle, mój basen. Ciągle mój. Myślą o swoich pieniądzach. Oczywiście nie, żeby bogaci nie myśleli, nie planowali, że chcą zarabiać tyle i tyle, że chcą mieć jakiś tam cel. Natomiast później na etapie do, czyli robienia, wszystko opiera się o szukanie rozwiązań, tak? Co jest problemem ludzi? Jak my rozkminiamy w Instytucie Lingwistyki, co ludzi wkurza w językach? Że ktoś im się każe uczyć gramatyki. No więc znajdujemy rozwiązanie. Nie uczmy się gramatyki, a przynajmniej nie na początkowym etapie, kiedy to nawet nie jest potrzebne. Tylko przesuńmy to na później, w dodatku zróbmy to kolorowo na mapach myśli, ze skojarzeniami i tak dalej, zamiast z podręcznikiem. Co jest jeszcze problemem? Że ludzie nie gadają, nie mają okazji, żeby gadać, bo się stresują, tak? Stresują się, człowiek zaczyna się uczyć angielskiego, stresuje się gadaniem. Więc wymyśliliśmy, że gdyby oni nie musieli gadać całą godzinę i umrzeć na zawał, tylko mogliby dostać w wolnym czasie ćwiczenie od obcokrajowca na zasadzie przeczytaj ten tekst po angielsku. I oni sobie na WhatsAppie czy na Sygnalu nagrają, jak to czytają raz w tygodniu, to czy to by było dużo bardziej komfortowe, przyjemne, bezpieczne dla nich? Oczywiście, że tak. I wprowadziliśmy taką usługę w Instytucie, ludzie z tego korzystają, nagrywają, setki ludzi nagrywają te swoje nagrania, wysyłają naszym native speakerom i gra. Ponieważ myślimy cały czas o problemach ludzi, naszych klientów. Pytamy ich nawet o te problemy regularnie, bo raz na kwartał jest ankieta, co jest twoim problemem, którego jeszcze nie rozwiązaliśmy, w czym możemy ci pomóc i tak dalej. I potem wręcz na ślepo wprowadzamy te rozwiązania. I tyle, bo nie myślimy tam o sobie. My jesteśmy efektem ubocznym, tak? Czyli to, że Instytut Lingwistyki dziś jest moją najbardziej intratną firmą, to jest efekt uboczny tego, że my od lat pytamy ludzi, skupiamy się na rynku. Tego też, że ja jestem maniakiem językowym personalnie, więc ja sam przeszedłem wszystkie chyba problemy tego rynku, że tak powiem, i nauki, i frustracje i tak dalej. Także spotkałem rozwiązania i tyle. Jak koncentrujesz się tylko na sobie, to jesteś śmierdzący egoista i w dodatku to nie daje żadnych rozwiązań. To cię do bogactwa nie doprowadzi. Zaplanuj swoje samochody, bogactwo i baseny, ale to jest tylko krok pierwszy, a krok drugi to jest rozkminienie, jak do tego dojść, a dojść do tego należy rozwiązywaniem problemów innych ludzi, czyli skupianiem się na wartości, którą możesz wrzucić na rynek. To jest jedyny sposób na bogactwo. No i polityka i oszustwa, ale zakładam, że te dwie formy, które w sumie są jednym i tym samym, nas nie interesują. Teraz mamy kolejny problem, czy kolejny nawyk ludzi biednych, który podtrzymuje ich w byciu ludźmi biednymi, czyli brak optymalizacji podatkowej. I to widzę znowu bardzo klarownie. Ludzie bogaci czy milionerzy, których znam, oni bardzo świadomie myślą o podatkach. Niektórzy może przeginają i łamią prawo, ale ja mam na myśli tutaj taką normalną, legitną, że tak powiem, optymalizację podatkową, jak choćby to, że po co być na JDG na podatku liniowym i płacić kilkanaście procent plus jakaś magiczna składka zdrowotna, kilka procent znowu, jak można albo być na spółce z o.o. i płacić 9% CIT-u, albo, jeżeli się da, w niektórych przypadkach być na ryczałcie, na JDG i płacić na przykład 5,5% podatku od przychodu. Przecież to jest nielogiczne, że się kupy nie trzyma, a znam takich, co płacą, jak pierwszy raz wejdą na jakieś większe pieniądze, to jeszcze nie wiedzą, to płacą składkę tą solidarnościową, daninę, od miliona rocznie. No, przecież to jest bez sensu, po co to? Tego można uniknąć i to nie nielegalnie, robiąc jakieś machlojki, tylko normalnie, korzystając z zasad prawa. No bo spółka z o.o. to nie są czary-mary, które są nielegalne, tylko to jest normalna forma prowadzenia działalności w tym kraju. No i tyle. Także widzę, że ludzie, którzy wieczny mają problem z pieniędzmi, nie kumają, jak dużo płacą podatków. Największy z tym problem mają ci, którzy płacą tego podatku najwięcej, czyli pracownicy etatowi. Bo w tym całym absurdzie podatkowym najbardziej absurdalne jest to, że przedsiębiorcy płacą najniższe podatki, przynajmniej ci świadomi, którzy robią sobie spółkę z o.o. i tak dalej, płacą najniższe, ponieważ pracownik etatowy, nie daj Boże, jeszcze w miarę dobrze zarabia, wejdzie w jakiś próg podatkowy, nagle się okazuje, że ponad połowę wypłaty kradnie państwo, zabiera na poczet podatków. No i znowu, można się kłócić, czy argumentować, dyskutować, że podatki są potrzebne, tak, muszą być drogi i tak dalej. Natomiast to, czy one są potrzebne w takiej wysokości, czy są dobrze, czy się dobrze nimi zarządza, to jest kwestia na z kolei osobną dyskusję. Natomiast faktem jest, że dzisiaj, żeby zapłacić komuś na przykład do ręki 3,5 koła, to przedsiębiorca musi na niego wydać 5,5 koła, jak nie więcej. Czyli 2000 przepadło. Na co? Na ZUS-y, na emeryturę, która być może będzie, być może nie, a nawet jak będzie, to będzie mała. Zakładając, że nie będzie przez najbliższe 40 lat kolejnej pandemii jeszcze, która zdąży tego człowieka wykończyć wcześniej. No, też różnie może być, tak? Także jakiś tam 1000 emerytury on dostanie za 40 lat, jak dożyje. Przez 2 lata, bo średnio emeryt, no, w zależności od kraju, ale w Polsce to chyba było 2 lata. Chociaż widziałem 2 badania. Jedno mówiło, że 2, inne, że 8. Nie wiem, może kto inny je finansował, ale dajmy na to, że nawet 8. No to co? Zabierają ci 2000 miesięcznie, żebyś 8 lat potem pożył za 1000? Jak dożyjesz w ogóle? Nie wiem. A teraz już jest pierwsze pokolenie, które żyje krócej niż poprzednie, także krzywa się zakrzywia w dół tym razem. Także też aż tak optymistycznie bym w to nie patrzył. I taki człowiek, który zarabia, albo na przykład zarabia 5, czyli tak naprawdę jego szef wydaje na niego co najmniej 8,5, może 9, to są stracone pieniądze, które on mógłby dostać, gdyby miał spółkę z o.o., gdyby poszedł do swojego szefa i powiedział: słuchaj szefie, ja sobie założę spółkę z o.o. albo jednoosobową działalność na ryczałcie, i tyle. Dla ciebie będzie lepiej, bo wydasz mniej, tak? Bo wydajesz teraz na mnie 9 koła, a ja ci będę wystawiać faktury na 8. Jesteś 1000 do przodu. I dla mnie będzie lepiej, bo ja z tych 8 odprowadzę na przykład 9% CIT-u i tyle. I mi zostanie kupy kasy. Proste? Proste. No, nie zawsze proste, bo potem w zależności gdzie pracujesz, a szef powie, że nie da się i tak dalej. Natomiast większość normalnych szefów w małych i średnich firmach ma interes w tym, żeby się rozliczać z ludźmi w taki sposób. Dlaczego? Ponieważ jak ty będziesz spółką z o.o., a nie pracownikiem etatowym, to musicie się już inaczej dogadywać w temacie urlopów, w temacie, no bo już nie ma, że kodeks pracy i tam urlop, tam wolne, L4 i tak dalej. Więc w interesie przedsiębiorców jest nie mieć ludzi na umowę o pracę, bo to jest najgorsza umowa, najbardziej niebezpieczna. Umowy o pracę pogrążyły wiele firm. No bo duża korporacja, tak jak Amazon czy Google, może robić umowę o pracę, bo jak ich ktoś tam zacznie oszukiwać, że L4, że coś tam, bo noga boli, bo pies ma sraczkę i tak dalej, to nie jest większy problem. A taki mały przedsiębiorca, no to jak ten zacznie wyłudzać L4, a ten nie zacznie wyłudzać, ale zajdzie w ciążę, no to nagle co teraz? Tym trzeba płacić, a w zamian trzeba zatrudnić nowych i skąd te pieniądze nagle wyczarują? Więc w interesie przedsiębiorców jest rozliczać się z ludźmi B2B, czyli business to business, czyli firma do firmy, tak? Więc to jest w interesie przedsiębiorców. To jest też w interesie nie przedsiębiorców, no bo mają więcej pieniędzy, czyli z jednej strony niby nie mają urlopu, ale jeżeli nie mają dziwnego szefa, to się zawsze dogadają w tej kwestii, a pieniędzy i tak mają więcej, na zapas. Jak szef jest normalny, apeluję teraz do szefów, dając przykład swoich firm, których jest około 50 osób w zespołach. U mnie nie ma żadnego kalendarza urlopu. Nie wiem, jak działają urlopy, nie mam pojęcia, kto ile pracuje. Zawsze to działa i każda osoba z mojego zespołu w dowolnym kraju, bo mamy zespoły nie tylko w Polsce, ale w Hiszpanii, w Meksyku, w Indonezji, Brazylii, każda z tych osób ci powie, że to działa u nas na zasadzie nie jakiegoś kalendarzyka, tam, że tu wtedy wybrać 2 dni urlopu, coś tam, tylko że to działa na zasadzie: słuchaj, pojutrze mam dentystę, nie będzie mnie. Dobra, spoko. Tylko zrób jeszcze proszę jutro to i to, bo jak pojutrze cię nie będzie, no to ważne, żeby to było zrobione. Albo znajdźmy kogoś, kto to zrobi. Tyle. Tak to działa, więc... Bo mi szkoda czasu na takie pierdoły. Przecież ja się wolę dogadywać z tymi ludźmi, jak z ludźmi, tak? Ktoś mówi: jadę do Mexico na 2 tygodnie. Dobra, jedź. Kiedy? Dobra, tylko daj znać odpowiednio wcześnie, tak? Dobra, to będzie za miesiąc. Dobra, to mamy miesiąc na przygotowanie się, zaplanujemy. Spoko. A nie tam, że tu ten narobił tyle urlopu, to coś, tamtemu się należą 1,5 dnia, za miesiąc przepracowany. Kombinacje alpejskie cudawianki, więc drodzy szefowie i pracodawcy, czy nie fajnie by było tworzyć taką atmosferę rodzinną w swojej firmie, luźno się dogadywać, nie utrudniać ludziom? Takiej kłótnie słyszałem, awantury ludzie mają w firmach, że tam temu wtedy nie pasuje, ten to, ten tam, a wybierzcie ten urlop, bo coś zostało i tak dalej. Kombinacje o rzeczy, które są zbędne, bo można by się normalnie dogadać. Można by się rozliczać z ludźmi na B2B. Jak tylko się da, to ja wybieram taką formę z ludźmi i oni mi wystawiają faktury. Kwestię urlopu wolnego to załatwiamy na pysk tak naprawdę, na gębę i wszyscy zadowoleni. Prosto, sprawnie. Co oni zrobią z zaoszczędzonymi pieniędzmi, czyli z tym, że nie trzeba połowę ich wypłaty marnować na umowę jakieś o pracę czy inne dziwne złodziejskie konstrukcje prawne? To już ich decyzja. Może zainwestują, może sami się przygotują na lepszą emeryturę. W każdym razie chodzi o to, żeby optymalizować podatki. Przedsiębiorcy to samo. Znam przedsiębiorców, którzy naprawdę mają przychody całkiem przyzwoite i nie wiedzą, że mogliby być na ryczałcie albo na spółce z o.o. Albo wiedzą, ale to jest za trudne, to trzeba iść coś zmienić, pokombinować, to trzeba z doradcą podatkowym, ojej. I nie idą. I tracą kupę kasy. Nie wiadomo po co. Dla świętego spokoju. A co to za święty spokój, jeżeli tamta optymalizacja i tak jest w pełni legalna i bezpieczna? Mało tego, w przypadku niektórych firm, na przykład jak zmienisz na ryczałt, to twoje szanse na kontrolę skarbową drastycznie spadają. Dlaczego? Ponieważ firmy ryczałtowe płacą podatek od przychodów tylko. Czyli ich koszty nie są istotne. Nie zbierają faktur, nie mogą kupić faktury od kolegi i tak dalej, więc co tu kontrolować? Jest przychód, od tego przychodu się płaci podatek, nie ma gdzie przyczarować. To po co takie firmy kontrolować? Więc one ogólnie kontrolowane nie są. I tyle, czyli nie dość, że ktoś mógłby zaoszczędzić na podatkach, to jeszcze zwiększyć sobie spokój i bezpieczeństwo. Także tych z Was, którzy są proaktywni w tym temacie, to zapraszam albo na kurs Sekrety Spółek, albo na nasz drugi kanał, gdzie Bartosz Szaleniec tłumaczy rzeczy związane z podatkami w Kancelarii Expertia, zresztą udzielając również konsultacji i pomocy i doradztwa fachowego. Także zapraszam też do nas w tym temacie. I jadę dalej. Trochę już o tym wspomniałem, ale klasyką u biednych jest wydawanie, czyli konsumowanie, a u bogatych inwestowanie. Tak, czyli w sumie wszyscy wydają pieniądze, ale biedni tak zwani, czyli ci, którym zawsze brakuje, konsumują te pieniądze, a bogaci albo przyszli bogaci inwestują. Czyli jeżeli dzisiaj dostałbyś dodatkowe 8 koła, po prostu 8 000 ci daje, to jest przykład, żeby nie było zaraz, że maile się posypią, że gdzie moje 8 000, tu numer konta. Więc przykład, 8 000 ci daje, co zrobisz? Ale tak uczciwie, wiesz, nikt nie słucha, co byś zrobił z tym? Większość ludzi zacznie myśleć w kategoriach konsumpcjonizmu. Nowy iPhone, wycieczka na Malediwy, no za 8, no to samemu raczej. I tak dalej, no może do Turcji, to jeszcze drugą osobę weźmiesz. No i tak dalej, czyli konsumpcja. Na co wydam? Jaką przyjemność sobie sprawię? A nieliczni, bardzo nieliczni powiedzą: Maćku, czy 8 000? I tak, dlatego ja też pomyślałem o kwocie 8 000, bo dla mnie to była pierwsza myśl. I dla niektórych z Was też. Przecież 8 000 to brzmi jak cena jednouncjowej złotej monety. Czyż nie? I teraz większość ludzi mówi nie, a mniejszość mówi oczywiście, to był oczywisty przykład. No właśnie o to chodzi. Czy byś kupił złotą monetę? I teraz, co najlepsze, a propos tej krytyki ludzi bogatych, o której wspomniałem wcześniej. Od razu ktoś, kto by kupił dwa iPhony, powie: no ale złoto, co to jest za inwestycja, złoto? Przecież to, ile to procent przynosi? Parę procent rocznie, a inflacja jest prawie 9. Marna inwestycja. I to mówi, żeby to mówił człowiek, który jutro stawia 2 osiedla, i on wtedy robi takie porównanie, tak, że ja na moich 2 osiedlach to ja zarobię 120%, a ty mi tu każesz złoto kupować. To ja rozumiem i szanuję. Ale w większości przypadków takie gadki, szmatki o tym, czy złoto, czy akcje, czy coś tam, to jest bez sensu. Nieruchomości bez sensu, bo to tylko 4%, albo 8, albo 9, nielogiczne. I to mówi człowiek, który właśnie wyszedł ze sklepu jeszcze, bo nawet w internecie nie poszukał o parę stów taniej, więc on wychodzi ze sklepu z nowym iPhone'em. I on będzie gadać, czy nieruchomości to tyle, to tamto. Tylko że ci ludzie, którzy kupują te nudne nieruchomości w tym czasie, albo to nudne złoto, to oni za 5 lat mają nagle 5 nieruchomości. Albo kilogram złota. A ten co ma? 17 iPhone'a z rzędu, bo poprzednie już trzeba było wywalić. Genialne. Także Czy konsumujesz, czy inwestujesz? Należy się nauczyć inwestowania. Ja zauważyłem przed laty, że to jest mój genialny trik na siebie samego, ponieważ poddałem się w którymś momencie, jak uznałem, że nie umiem oszczędzać i to się chyba nie zmieni. Zawsze pieniądze parzą. To stwierdziłem, że wykorzystam to na swoją korzyść zamiast przeciwko sobie. Czyli wcześniej mnie zawsze parzyły, więc a to leasing nowy, tak, autko, telefonik, coś tam. Stwierdziłem, wykorzystam to dla własnych korzyści i skoro parzą, to będę kupować inwestycje. Czyli jak tylko przyszły pieniądze, no to dobra, to jakaś inwestycja, tak? Tu złoto, tu jakieś krypto, tu coś tam, tu w biznes mogę wrzucić, w marketing. Tu teraz bardzo częstym moim takim modelem jest, jak tylko przychody firmy wzrosną, to zaraz zwiększamy zespół. To. Uwielbiam zatrudniać ludzi. No, kocham to naprawdę, a mam z tym taki problem, że zawsze jak robimy rekrutację, zgłasza się tyle fajnych osób, że nie jesteśmy w stanie wszystkich zatrudnić, których byśmy chcieli. Ja zachowuję wszystkie zgłoszenia, także ci z Was, którzy się zgłaszali do nas, my zachowujemy to. I regularnie tak jest, że parę miesięcy minie i odzywamy się do kogoś z przeszłości, pytając, co tam, jak tam, dalej jesteś zainteresowany, bo teraz już możemy Cię zatrudnić, bo jeszcze bardziej zwiększamy zespół. Więc to są fajne rzeczy i to jest inwestowanie. Oczywiście nie mówię o tym, że nigdy ci bogaci to nie kupią czegoś dla siebie, bo oni jednak mają te samochody, mają te jachty na przykład, mają te podróże, jak najbardziej, ale to jest taki ułamek ich majątku. Ułameczek. A ci z nich, dla których to nie jest ułameczek, jak Mike Tyson, Michael Jackson czy wielu innych, głównie celebrytów niż przedsiębiorców, to oni kończą też jako bankruci, prędzej czy później, nawet z ogromnym przychodem. Tak? Czyli nawet jak zarabiali miliony, no to potem kończą jak Johnny Depp, zadłużeni po pachy, bo umieli dobrze wydawać, zamiast dobrze inwestować. Także to jest bardzo klasyczna, jednoznaczna różnica ludzi biednych od bogatych, że biedni konsumują głównie, a bogaci głównie inwestują. I to można zrobić od razu, tak? Nawet jak ty masz tylko 200 zł nadwyżki. Tu nie chodzi o to, że ty te 200 zł wrzucisz w akcję i że to zarobi tak symboliczne pieniądze, że to jest, wydaje się nielogiczne. Nie, ale lepiej mieć te symboliczne zyski, może nawet zjedzone przez inflację, niż tych 200 zł nie mieć w ogóle, bo tak po prostu je wydasz. Na jakąś przyjemność, która i tak potrwa 15 minut. Także tak to działa. Idziemy więc dalej. Uczulenie na rozwój. Tak? Czyli człowiek biedny, tak zwany, on już wszystko wie. W sensie on chodził do szkoły, może nawet studiował, on już się nauczył. Jak jemu powiesz, czytaj chłopie książki. Chcesz mieć sklep e-commerce? Czytaj książkę e-commerce. Możesz ją kupić na stronie wydawnictwa expertia.com.pl. Ale nawet jak mówimy o darmowej edukacji, tak? Niektórzy z Was pewnie się z tym spotkali przy rodzinnym stole, że mówiłeś komuś, zobacz sobie nowy odcinek Wieczorka. Gada o tym i o tym, bo na przykład jak wyjść z długów. I wiedziałeś, że te osoby tego potrzebują, bo też mają długi i chciałyby z nich wyjść. Ale one mówią, nie, nie mam czasu, jestem przemęczony pracą za 2000. Czyli jest jakaś sytuacja, niby ktoś chciałby coś zmienić, ale edukować to się nie chce. Ja uważam głęboko i pewnie dlatego też wybrałem branżę edukacyjną głównie, że wierzę, że edukacja to jest największy gwarant udanego życia. Naprawdę. Spójrz na wszystkie te kraje, gdzie jest mega bieda. Z czym tam jest problem? Ze szkolnictwem, no ogólnie z edukacją. Spójrz na te kraje, gdzie są kulturowe problemy, tak? Czyli jest jakaś zapyziała wiocha w jakimś kraju afrykańskim, gdzie jak dziewczynki mają 10 lat, to się na przykład robi zbiorowy gwałt w ramach ich wejścia w dorosłość. Albo się je wydaje za mąż za 40-letniego gacha. Z czego to wynika, ta głupota? Z braku edukacji. Dla nas to jest niewyobrażalne, ale dlatego właśnie, że my jesteśmy wyedukowani, uczyliśmy się więcej. Oni takich możliwości nie mieli, dlatego dla nich rzeczy wydające się oczywiste nie są oczywiste. Potrzebujemy więcej edukacji. Tak samo jak masz problemy finansowe. Potrzebujesz się wyedukować, tak? Czemu karta kredytowa to badziewie? Czemu długi? To w ogóle jest bezsens, którego należy unikać z jakimiś tam wyjątkami. Wiadomo, hipoteka i tak dalej, wzięta rozsądnie. To może i tak, ale w większości przypadków limity, pierdoły, mile na karcie kredytowej, wszystko ściema, głupota do zamknięcia. Najem terminowy to jest pajacowanie. Po co to komu? Leasing? A co? Jak Cię nie stać na auto, to nie kupuj auta. To co? Nie mamy komunikacji miejskiej albo nie możesz jechać Corsą za parę koła. Ja jeździłem parę lat Corsą za parę koła. Może moje ego na tym cierpiało, ale mój portfel powiedział wtedy: Wieczorku, ty to jesteś w końcu po latach kumaty. No i tyle. Także tak to działa. Dlatego też edukacja, na przykład znam ludzi, którzy są programistami, którzy zarabiają kilkadziesiąt koła miesięcznie. Na czym? Bo programują apki dla firm amerykańskich. Czyli po pierwsze edukowali się w temacie programowania, po drugie edukowali się w języku angielskim. Dwa skille, tylko dwie umiejętności uczyniły z nich w zasadzie milionerów. No bo z perspektywy lat stali się milionerami. No i tyle. Ostatnio mój kolega Hubert, którego pozdrawiam, który został zresztą niedawno moim wspólnikiem w jednym projekcie, powiedział mi, że standardem w ogóle na polskim rynku programistycznym jest stawka 100 zł na rękę za godzinę. I teraz ktoś, kto zarabia 3 koła miesięcznie, ma dwie reakcje. W większości przypadków powie: oni mają talent, oni są genialni, ojej, och, ach. Albo druga reakcja: o kurde, ja zarabiam trójkę, a oni przy 160 godzinach zarabiają 16 koła, ja też tak chcę, to ja kupuję jakąś książkę albo wchodzę na YouTube'a i szukam języków programowania, żeby się nauczyć, które najlepiej umieć, a potem zacząć ćwiczyć. Którą masz reakcję? Pierwszą czy drugą? Rozwiązanie czy problem? To jest właśnie to pytanie. Dlatego też edukacja. Wierzę w edukację. Wierzę, że każdy jest nauczalny. Oczywiście każdy ma swoje pasje, tak? Także dla jednego bycie programistą to by nie było ostateczne szczęście życiowe, bo on jest taki bardziej do ludzi na przykład i tak dalej. Więc powinien szukać innych rzeczy może, ale jednak warto zastanowić się, czego my nie umiemy. Jesteśmy nauczalni, możemy się tego naumieć. Jeżeli narzekasz, że w Szwajcarii płacą więcej za to samo, co mógłbyś robić dla nich zdalnie, to się naucz angielskiego, niemieckiego oraz tej dziedziny, w której jesteś całkiem niezły, ale musisz być wybitny, żeby robić to dla szwajcarskiej firmy. No i tyle. Pozdrawiam mojego kolegę Grześka, który kiedyś marzył o Mercedesie A-klasa z salonu. Pojechał na 3 miesiące pracować w Cernie w Szwajcarii, znaczy pojechał na stałe, ale po 3 miesiącach już wrócił, a że podobnie jak ja jest wrogiem kredytów, to wrócił po 3 miesiącach, pojechał do polskiego salonu i wyjechał stamtąd normalnie w ciągu 1 dnia Mercedesem klasą A kupionym za gotówkę. Ile on zarabia? Nie wiem, bo nie jestem wścibski, no ale jeśli wystarczyło na tego Merca z salonu po 3 miesiącach pracy, no to chyba nieźle. Dlaczego? Ponieważ wiedział, że tam płacą, i przez parę lat się do tego przygotowywał. Uczył się programowania, uczył się języków i po prostu to zrobił, zamiast siedzieć i smęcić. Także szacun. I oby takich rozwiązań, takich ludzi myślących podobnie było więcej, czyli wierzących w edukację. To u mnie, żeby powiedzieć, co było pierwsze, jajko czy kura. U mnie to nie jest tak, że ja mam firmy edukacyjne, tak, wydawnictwo biznesowe, Instytut Lingwistyki, tak, firmy edukacyjne i dlatego tak mówię. Nie. Ja właśnie dlatego mam takie firmy. Dlatego, że wierzę w edukację całym sercem. Sam jestem maniakiem edukacji, pochłaniam content na YouTubie biznesowy, pochłaniam biznesmenów, że tak powiem też, czyli zawsze jak robię wywiad z jakimś grubasem, to tylko jak się tylko da, to kawusia jeszcze przed albo po, żeby jeszcze coś wyciągnąć, czego się dowiedzieć. Czytam książki, bardzo dużo czasu spędzam z językami obcymi, których się ciągle uczę, edukuję, bo wierzę w edukację, wierzę, że abstrahując od tego, co się będzie działo, pandemie, wojny, lockdowny, nie wiadomo co, im więcej będę mieć skilli, tym bardziej będę na to zabezpieczony. Obojętnie, ile się uda nazbierać nieruchomości, uncji złota czy bitcoinów, to i tak ostatecznie największe bezpieczeństwo i pewność dają umiejętności. Bo wiesz, do bitcoina stracisz hasło, nieruchomości ci zabiorą podatkiem katastralnym, złoto ci zabiorą siłą i tak dalej. Oczywiście mamy szanse, ale wiesz, to jest teoretycznie możliwe. A twoje umiejętności może ci zabrać tylko Alzheimer. No i tak jest. A gdyby tak się stało, to też nie byłby to największy problem. Akurat utrata tych umiejętności, tylko trochę inne problemy też by były ważniejsze. Także umiejętności. Wypisz sobie umiejętności, których nie masz, a uważasz, że one uczyniłyby cię bogatym człowiekiem. A potem zacznij je robić. Oczywiście nie zyskasz ich w tydzień, pewnie w miesiąc też nie, ale zacznij działać, ćwiczyć, praktykować i tak dalej. I jedziemy dalej. Czyli zamiast uczulać się na naukę, że my już wszystko posiadliśmy, całą wiedzę tego świata, otwórzmy się na nową wiedzę, na edukowanie się, na zakładanie, że nigdy nie wiemy wszystkiego, bo takie są fakty. Takie są fakty. Kolejna rzecz, domena biednych ludzi. Wydawanie przed opłaceniem rachunków. Czyli wiem, że w tym miesiącu będzie rachunek za prąd, za gaz, Wiem, że trzeba będzie żarcie kupić i opłacić czesne na przykład w przedszkolu córki syna, ale idę do kina. Czyli najpierw wydaję, a potem zobaczymy, czy będzie na rachunki. Otóż nie. Rachunki to jest absolutny priorytet. Pogadaj z dowolną osobą z moich zespołów i zobaczysz, jakie ja uprawiam na początku miesiąca mobbing wypłatowy. Mobbing wypłatowy polega na tym, że deal jest taki, że oni mają oficjalnie mieć wypłatę do 10, ale ja już pierwszego dnia miesiąca, a zazwyczaj tak naprawdę przed północą ostatniego dnia poprzedniego miesiąca już wszystkim wysyłam wiadomości na Sygnalu. Weź, podlicz mi godziny, ile ja Ci mam zapłacić, wyślij mi już fakturę, ja już zlecę przelew. No normalnie jakby to parzyło. I oni się, jak ktoś zaczyna z nami współpracę, to się dziwi, nie? Że płaci do 10, to powinien na ostatni moment, jak większość firm, a czasem nawet ze spóźnieniem. A u mnie to jest po prostu nie, od razu ciśniemy, fakturka, bo ja nie chcę mieć cudzych pieniędzy w ręce. Po co mi cudze pieniądze na koncie? To nie są moje pieniądze, to są ich wypłaty. To zaraz będzie zafakturowane. To nie jest moje. To ja się czuję, jakbym ja pożyczył od nich te pieniądze, bo to jest ich, a jest u mnie. Czemu? Więc mnie to stresuje. Kiedyś było dokładnie odwrotnie. Kiedyś mnie stresowało, jak miałem swoje pieniądze. A jak miałem cudze, bankowe na przykład, no to hulaj dusza. Także tak to po prostu działa. Najpierw rachunki, koszty pracownicze, wydatki, prąd, gaz i tak dalej. Opłaćmy to wszystko i dopiero zaczynamy zabawę, jak coś zostanie. Czasem się okaże, że nie ma. No i co wtedy? Płakać albo zastanowić się, jak zwiększyć przychody. Natomiast nie może być tak, jak robi to większość ludzi, że dobra, tam coś jest w skrzynce, ale to się zobaczy jutro, bo dzisiaj muszę se zapłacić leasing. Znaczy wziąć leasing, to że zapłacić to trzeba, ale wziąć leasing, tak? Czyli na rachunki mu normalnie nie wystarczało, ale na leasing jeszcze jakoś magicznie mu się to spina, czy na najem terminowy. Także cyrk na kółkach. Przyjemności? Tak, ale we właściwym czasie. Po kolei. Take it easy, jak to mówią. Także najpierw płacisz koszty, bo z nimi niewiele zrobisz, trzeba i tak je będzie zapłacić, a jak one się zaczną nawarstwiać, to będzie większy stres, nie daj Boże odsetki i tak dalej i dopiero będą problemy. Także koszty, rachunki, pierwsza kolejność, cała reszta później. Co dalej? Wydawanie, i to jest klasyka gatunku. I to jest powód, dlaczego ludzie, jeden z głównych powodów, dlaczego ludzie nigdy nie zostają bogatymi. Wydawanie przyszłości zamiast przeszłości. Co to znaczy? To znaczy kredyty, tak? Bo jeżeli bierzesz auto w leasing, 3 lata. To znaczy, że ty za miesiąc będziesz płacić za to auto, które już dzisiaj masz. Czyli, że za miesiąc będziesz pracować na to auto. Podczas gdy ktoś, kto kupuje auto za gotówkę, pracował wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu i rok temu, żeby oszczędzić pieniądze na to auto. Teraz je kupił i je ma, ale już na nie nie pracuje. Więc on wydał swoją przeszłość. To, co w przeszłości zarobił, wydał na auto. I to jest właściwa kolejność. A jeżeli ty wydajesz przyszłość, czyli albo w postaci leasingu, albo w postaci jeszcze najmu, który w sumie jest tym samym, tylko jest nominalnie, wydaje się trochę tańszy, jak ktoś nie umie czytać umów, a tak naprawdę w ostateczności prowadzi do mentalności totalnego biedaka, bo nagle stajesz się człowiekiem, który nigdy nie będzie niczego miał, bo niczego już, żadnego majątku nie buduje. Tak przynajmniej nawet ktoś w tym leasingu, przynajmniej wie, że na koniec tego leasingu coś będzie miał, bo będzie miał to auto, które w razie problemów może na szybko upłynnić za pół ceny i coś tam zawsze dostanie. Przynajmniej to już nawet na to nie można liczyć. Także dramatyczna sytuacja, a ludzie w to łykają jak pelikany i potem się zastanawiają, jak to jest, że wyglądam na takiego bogatego, bo mam takie piękne samochody, a zawsze na koncie stres. Na Instagramie wszyscy uważają, że jestem wybitny, turbobogacz, a tak naprawdę jak rozmawiam przy niedzielnym obiedzie z żoną, to jesteśmy w stresie i się kłócimy o te pieniądze, bo wiemy, że nie będzie na wszystko. No, magia w akcji. Też tak masz? Spokojnie. Większość ludzi tak ma, także to nie jest jakoś tutaj wyjątkowo nietypowa rzecz. Chodzi o to, że kredyty stały się normalne, mimo że są głupie. Po prostu. Kredyty są głupie. Karta kredytowa to nie jest produkt dla ludzi. To trzeba pociąć, wywalić, wypowiedzieć umowę i nigdy tego więcej nie robić. Najem terminowy to nie jest produkt dla ludzi. Leasing to nie jest produkt dla większości ludzi. Mówię dla większości, ponieważ tu można by dyskutować, że ktoś robi leasing maszyny do cięcia metalu, CNC. No dobra, to nie jest leasing na zasadzie Zawsze marzyłem o takiej maszynie, żeby ona tak lśniła, pokaże się przed znajomymi moją maszyną do cięcia CNC. No nie, to jest konkretny biznes, tak? Albo minął nas tir, prawdopodobnie jest to tir w leasingu, no bo raczej ktoś firmy transportowej z 10 tirami nie otworzy za gotówkę, jeżeli to jest jego jeden z pierwszych biznesów. No bo skąd on tą gotówkę by miał mieć? Także tam oczywiście to jest też ryzyko, ale powiedzmy, że ktoś tam sobie zrobi spółkę z o.o., rozdzielność majątkową i tak dalej, że rozkmini to w miarę dobrze, no to jeszcze jakaś logika w tym może być. Natomiast leasing, bo ja muszę mieć nowego Mercedesa, no to ja wiem, że to jest normalne i że większość ludzi tak właśnie myśli, że ja teraz mówiąc to jestem w mniejszości. Ale ja mam rację, ha. A wiesz skąd to wiem? Po pierwsze ze swojego przykładu, czyli jak wstaję rano, nie mam złotówki żadnego kredytu, to jest mi bezdyskusyjnie lepiej niż w czasie, gdy miałem kredyty. Nawet w czasie, gdy jeszcze te kredyty byłem w stanie spłacać. Bo wiadomo, że jak już nie byłem w stanie spłacać, to w ogóle był mega stres, ale nawet jak jeszcze miałem płynność finansową, to i tak zawsze z tyłu głowy było to, że kurczę, jeżdżę takim fajnym autem, ale w 4. miesiącu ono cieszy już delikatnie mniej, a rata leasingowa boli ciągle tak samo. Czyli wykres przyjemności leci w dół, a wykres stresu bez zmian. I tak jeszcze przez 3 lata, na przykład do końca leasingu, nie? Więc widzę to po sobie, ale też widzę po przykładzie wielu innych ludzi, którzy mówią mi, jeszcze nie spotkałem człowieka, który by powiedział, zdecydowałem się na bezkredytowe życie, spłaciłem wszystkie długi i jak mi teraz jest źle, Maćku, moje życie to jeden wielki bałagan, tragedia, straszne to, nie umiem tak dalej żyć, muszę normalnie się chyba zakredytować. Nie spotkałem takich osób, ani jednej. Za to spotkałem setki osób, które mówią, Maćku, gdzie ty byłeś wcześniej z tymi poradami, jak brałem kredyty, karty, najmy, leasingi i tak dalej, przeszacowałem zdolność w kredycie hipotecznym i tak dalej. Czemu cię wtedy nie było z tymi ekstremalnymi przekonaniami? No nie było mnie, bo ja w tym czasie sam tonąłem w długach i się tego uczyłem na żywym organizmie, który mało brakowało, byłby już nieżywy, jakbym z tego nie wyszedł ostatecznie, wzmacniając swój tyłek. Tak to po prostu działa. Wydajmy, a już zwłaszcza na konsumpcję, to zawsze powinniśmy wydawać swoją przeszłość. Czyli jeszcze jakieś inwestycje, firma tak i tak dalej, jeżeli się dobrze zabezpieczysz, tam można dyskutować, coś zleasingować i tak dalej. Większość deweloperów stawia osiedla również korzystając z dźwigni i tak dalej. Jak się dobrze zabezpieczają, są łebscy, mają doświadczenie w branży, no to zostawmy to ich decyzji. Natomiast konsumpcja na kredyt, czyli że ty masz auto, na które cię nie stać, czyli nie możesz zapłacić żywą gotówką, to mimo, że to jest społecznie popularne rozwiązanie, to jest głupie. Po prostu. Nie róbmy tak. Chcesz mieć lepsze, spokojniejsze życie, to być może przez jakiś czas potrzebujesz mieć trochę gorsze auto, ale kupione za cash i jedyny twój rachunek to jest paliwo, też nie najtańsza rzecz, i ubezpieczenie, które też ciągle drożeje. Ale już żadnej raty... Wyobraź to sobie. Jak nie wierzysz, to sobie to wyobraź. Eksperyment mentalny. Wstajesz rano i nie masz żadnego leasingu, żadnego najmu, żadnej karty kredytowej, żadnego takiego dodatkowego, comiesięcznego, nieskończonego rachunku poza prądem, gazem i tak dalej. Być może w tym scenariuszu jest tylko rata kredytu hipotecznego, ale też na wysokość taką, że w sumie czynsz płaciłbyś podobny, więc niewielka zmiana. Nawet jeśli stopy procentowe się jeszcze dźwigną do 5%, to szacowałeś to, liczyłeś, zgadza się to. Wyobraź sobie takie życie. Czy naprawdę to będzie gorsze od życia, że wstajesz rano, znowu przyszła rata leasingu albo najmu, znowu wyciąg z karty kredytowej? Naprawdę? Mówię, są kraje, w których normalne jest, że się 10-latkę wydaje za mąż za 40-letniego oblecha. I to, że wszyscy tam tak robią, nie oznacza, że to jest dobre, moralne i fajne. Po prostu jest to głupie, tylko brakuje im edukacji, żeby to skumać. A w naszym społeczeństwie ludzie biorą kredyty, biorą najmy terminowe i tak dalej. I to jest głupie, tylko brakuje nam edukacji, żeby to skumać. Dla wielu ludzi ta edukacja będzie bolesna, tak? Bo dopiero jak wtopią ostatecznie, jak się spirala zapętli, jak stracą pracę albo przychody w firmie, to dopiero zobaczą, jak to było głupie. Ale niektórzy z nas, z was, stwierdzą, dobra, tyle ludzi to już przeżyło, może nie będę czekać na swoje stoczenie się, tylko wezmę to na klatę już teraz, nauczę się takiej dyscypliny finansowej i po prostu będzie dobrze. Wydawanie przeszłości zamiast przyszłości. 100 razy mądrzejszy człowiek to jest ten, który kupił sobie za 5000 gruchota, który dojedzie mu z punktu A do punktu B, ale dlatego, że tylko na takiego było stać za gotówkę, niż facet, który jeździ nowym mercem, kupionym w najmie, którego nigdy nie będzie mieć i jeszcze się okaże, że w 7 miesiącu najmu jakieś takie problemy finansowe się zaczynają, bo on sobie to tak obliczył, że ten najem stanowił więcej niż 5% jego przychodów. 5%, brutalna liczba. Wiem, dla większości najmobiorców to już jak to tak? Jak to tak? Przecież mój najem to jest 25% moich przychodów, a nie albo 30, albo 40. A ty mówisz 5? To przecież, żeby mieć najem z rachtą 1000, to co, ja bym musiał 20 koła zarabiać? Tak. Jeśli w ogóle chciałbyś najem, chociaż jak ktoś zarabia 20 koła, to tym bardziej nie wiem, po co miałby brać najem. Zamiast parę miesięcy oszczędzić, kupić sobie coś fajnego. Da. Także bardzo, bardzo ważna, podstawowa rzecz. Życie bez kredytów jest po prostu życiem lepszym. Albo z kredytem jakimś tam hipotecznym, ale znów wziętym w rozsądny sposób, czyli jak masz 20% w cashu, naprawdę umiałeś tyle oszczędzić i przeliczyłeś sobie, że jak rata kredytowa wzrośnie dwukrotnie nawet, bo będą rosły stopy procentowe w najbliższym czasie dalej. To jest prawie że pewne. Także jeżeli ktoś miał w planie kredyt hipoteczny na 400 koła, a wyliczyli mu, że przy dzisiejszej stopie stać go by było na 550, spokojnie. Chciałeś za 400, bierz za 400. Najwyżej. Spłacisz ten kredyt przed czasem, potem sobie kupisz kolejny dom, a ten zaczniesz wynajmować, jeszcze będziesz mieć lepszą emeryturę. Take it easy. Bo pamiętajmy, że te stopy procentowe zmienne są. I może coś się z nimi stać. Dobra. I to nas prowadzi naturalnie do kolejnej rzeczy, którą już w większości omówiłem, czyli biedacy mają mocne parcie zgrywania bogatych. Spotkałem naprawdę czasem takich milionerów, żebyś złamanego pensa za nich nie dał. Oczywiście nie wszyscy. Są ludzie, którzy się tam ubierają drogo i tak dalej. Widać z kilometra, że tam hajsy są. Ale wielu z nich po prostu naprawdę, no, spotkałby się z gościem, to byś powiedział, ten koleś po prostu nie wiadomo, co on robi, ale no na pewno na bogatego nie wygląda. Auto rozpadliwe, ciuchy, może nawet ze szmateksu, ale potem pogadasz, co tu gościu robi i gość normalnie produkuje maszyny, które sprzedaje w Japonii za 1 000 000 złotych sztuka. To jest faktyczny case. Także są tacy ludzie wśród nas. Natomiast im bardziej ktoś czuje takie niedowartościowanie, tym bardziej na chama chce pokazać, że go stać. I się zaczyna. Zdjęcie z Tajlandii na Instagramie. Nieważne, że on przez cały tydzień się w tej Tajlandii kłócił z rodziną przez to, że bo ty byś chciał jeszcze torebkę kupić z tego wyjazdu, a my już nie mamy pieniędzy, albo to, albo tamto, albo nie będzie na rachunki. Więc oni się tam kłócili w tej Tajlandii. Przerąbany wyjazd w ogóle, nieprzyjemny, zestresowany. Teraz to wyjazdy w ogóle są jeszcze trudniejsze, czy bardziej stresujące, bo jeszcze kontrola, teścik, certyfikat nazistowski, czy ty jesteś lepszym człowiekiem, czy gorszym i tak dalej. Cudawianki, kombinacje, uzbrojony musisz być jak w napadzie na bank, żeby w ogóle wejść na lotnictwo. Fatalne to jest. Ale na Instagramie to zdjęcie, to jedno zdjęcie w ten jeden moment tych czasów, jak się uśmiechał człowiek, doda sobie filtr jeszcze, że będzie mieć bielsze zęby, bo go nie stać na licówki póki co. No i buduje wizerunek wspaniałego człowieka. Ma z tego podwójną niekorzyść. Po pierwsze, generuje na sobie presję, tak? Bo jeżeli on 3 lata zgrywa głupa, pokazując tego swojego Mercedesa w najmie terminowym, to w momencie, czy w leasingu, to w momencie, gdy przestanie go być stać na to, to jeszcze oprócz rat leasingu dobija go presja. Co ja teraz robię? Przecież ja od lat pokazuję Mercedesy, a nagle, co ja teraz pokażę? Korsę albo przestanę pokazywać cokolwiek? To się przecież domyślą, że chyba jest gorzej. A ja nie chcę, żeby wiedzieli, że jest gorzej. Więc po pierwsze, budowanie wizerunku w oparciu o, nie wiem, zegarki, drogie rzeczy, samochody jest bez sensu, bo generuje nadmiar presji. I tyle. Po drugie, innym to też szkodzi, bo przez tych ludzi, którzy fałszywie budują wizerunek nie wiadomo jakich tam bogaczy, to ludzie inni zaczynają myśleć, że wszyscy są bogaci, wszyscy mają sukces poza nimi, czyli że z nimi coś jest nie tak, zaczynają się stresować, tracą poczucie własnej wartości i tak dalej. I tak się okazuje, że badania pokazują, że co 3. wizyta na Facebooku kończy się pogorszeniem nastroju. Dlaczego? Bo wszyscy są wspaniali, wszyscy są na wczasach w Tajlandii i wszyscy mają idealnie białe zęby. No i tyle. Ile ja znam ludzi, którzy mają idealne, cudowne, doskonałe, niekłócące się nigdy związki na Insta. Uśmiechają się, przytulają, łapią się za pupy. Ojej, och, ach. Ale jak się z nimi spotkasz na kawę, to się okazuje, że oni się nienawidzą. Albo ze sobą ledwo wytrzymują. Albo się zdradzają. No ale nikt o tym nie wie. Także i po co to? Po co to komu rżnięcie takie głupa, które doprowadzi do biedy? Ponieważ trzeba na to wydawać pieniądze, marnować pieniądze na nadmierny wizerunek. Znowu, ja nikomu nie chcę mówić, żeby nie nosić zegarków. O, nie mam zegarka. Ponieważ, wiesz czemu nie mam zegarka? Bo mam czas. W każdym razie, ale nie mówię, że ktoś nie powinien sobie kupić fajnego zegarka, jak będzie chciał. Niech se Lewandowski ma zegarek za pół bani, bo go stać. Nie wątpię, że on go kupił za gotówkę, było go stać, jeszcze dużo zostało na koncie, dużo ma inwestycji, poduchę finansową. Niech se kupuje, co tam se chce. Natomiast nie wątpię też, że on nie kupił tego zegarka po to, żeby się popisać, że jest bogaty. Wyobrażasz to se? Lewandowski myśli, a kupię sobie porządny zegarek, to pomyślą, że mam jakiś sukces w życiu. Nie, on nie musi udowadniać sukcesu zegarkiem, ponieważ udowadnia sukces umiejętnościami. To jest zawsze lepsze. Dlatego i do tego zresztą zachęcam. Ja wolę udowodnić swój sukces na przykład umiejętnością gadania w kolejnym języku, niż tam rżnąć głupa i pokazując zdjęcia z wczasów, bo ja wolę na wczasach się spędzać miło czas i odpoczywać, a nie pstrykać zdjęcia na Insta. Także tak to działa. Więc jeżeli budujesz wizerunek bogacza, którym nie jesteś, przestań. Zbuduj wizerunek inteligentnego człowieka. Pochwal się swoją korsą. Też tak się da zrobić. Wrzucisz zdjęcie rozpadającej się korsy i powiesz, słuchajcie, ja się edukuję finansowo i to jest auto, które mogę kupić za gotówkę. Doprowadza mnie ono z punktu A do punktu B. I mimo, że w przyszłości zamierzam mieć inne, to kupię je za gotówkę. Bo nie chcę zgrywać ważniaka, nie chcę się popisywać autem, które wcale by nie było moje, tylko byłoby bankowe albo firmy robiącej najmy i tak dalej. Bo to bez sensu. Uważam, że to bez sensu i dlatego mam takie. Wiesz, ile lajków zyskasz w ten sposób? Jest też, kontrmoda jest na naturalność, naprawdę na szczerość. Więc to nie jest tak, że ty wybierasz między dobrym wizerunkiem i zgrywaniem ważniaka i brakiem egzystencji w mediach społecznościowych czy marketingu twojej firmy w tych mediach i tak dalej. Nie. Jest kontrmoda na naturalność, na bycie zwykłym człowiekiem, takim jak wszyscy inni i do tego mądrym. I już. Być może warto wybrać tę ścieżkę, zamiast tracić pieniądze na rżnięcie głupa i na kupowanie chińskiego Rolexa. No i co dalej, zbliżając się do końca? Ludzie biedni nie dadzą się wyręczać. Oni muszą robić wszystko sami. Jako przedsiębiorcy oni robią każdą rzecz sami od początku do końca. Dlatego oni nie pracują po 16 godzin na dobę przez pierwszy rok, 2, 3, jak większość przedsiębiorców, tylko oni tak potrafią przez 30 lat. Dlaczego? Bo nikt tego nie zrobi lepiej niż ja. I to dotyczy wszystkich. Czyli człowiek ma jakiś zapas na koncie, ale nie może mu jakiś inny człowiek wysprzątać szafy w domu, czym zwolniłby jego czas, mógłby sobie pójść na randkę z żoną, albo pójść gdzieś z dziećmi, albo dorobić w tym czasie większe pieniądze. Nie, bo nikt mi nie będzie grzebać w szafie. To zbyt prywatne. Nikt nie będzie wiedzieć, ile mam pieniędzy, więc nikt nie może mieć dostępu do mojego konta, żeby robić przelewy. No i taki przedsiębiorca, wyobraź to sobie, Rafał Brzoska z InPostu znowu, sam czaskający te setki przelewów do kurierów, parę tysięcy kurierów i wypłatę. I Rafał siedzi i wklepuje. Normalnie kopiuje numery kont, 5000 przelewów robi, żeby przypadkiem ktoś nie wiedział, ile on ma pieniędzy. Absurd to jest. To jest niedorzeczne, więc ludzie mają takie obawy, które są absurdalne. Muszę sam odbierać telefony od klientów, bo tylko ja umiem zrobić wycenę na schody, które produkujemy. Jeśli ty masz 3 pracowników, którzy stawiają te schody i żaden z nich nie umie zrobić wyceny, to ja się pytam, czy to przypadkiem nie jest twoja wina? Czemu oni nie umieją? Bo ich nikt nie nauczył. Czyli ty. To może usiądź, naucz ich, przećwicz, sprawdź, żeby umieli robić wyceny, żebyś ty nie musiał gadać z klientem w ogóle. Czy ty jesteś właścicielem firmy, czy ty jesteś dział obsługi klienta? Oczywiście, jak ty otworzyłeś firmę wczoraj, to ty jesteś wszystko. To ty jesteś księgowość, obsługa klienta, prawnik i tak dalej. Wiadomo, na początku tak, ale czy my chcemy w tym utknąć na zawsze? Jeżeli tak, to zawsze będziemy zarabiać albo mało, na pewno będziemy pracować bardzo dużo, w najlepszym wypadku zaczniemy zarabiać średnio, ponieważ, no wyobraź to sobie, Jest Instytut Lingwistyki, firma, która ma kilkadziesiąt osób w teamie. I do tego budżet na marketing i tak dalej. Kontra gość, który jest tylko pasjonatem językowym i robi to samemu. Jak on ma z nami konkurować? No jak? A wcale nie jesteśmy dużą firmą, są od nas bardzo dużo większe firmy, które mają tysiące pracowników. No i teraz jak ten jeden człowiek ma z tym walczyć? Jak on będzie pracować 20 godzin na dobę, my w tym czasie zrobimy 300 godzin, bo mamy większy zespół. Jak on będzie się promować tam, że nie wiem, no kupi sobie reklamę za 300 zł w jakimś magazynie o nauce języków, my w tym czasie wydamy 2 dychy na Facebooka. Jak tu konkurować? No nie da się. On musi zacząć mieć więcej ludzi w zespole, jak tylko pojawi się pierwsza możliwość, czyli jak tylko pojawią się jakieś pieniądze, tak, zacznie sprzedawać te swoje produkty, musi zatrudnić nową osobę, a potem kolejną, żeby robić skalę, żeby mieć więcej czasu pracy i docelowo dzięki temu więcej klientów, czyli więcej pieniędzy. To jest jedyny możliwy sposób. Ludzie biedni tego nie kumają, tak zwani biedni, czyli wszystko robią samemu, wszystko muszą zrobić najlepiej, tylko oni są w stanie sobie zrobić zawsze obiad. Oczywiście ja nie mówię, że od razu każdy powinien robić catering dietetyczny albo chodzić po restauracjach, bo nie każdy ma warunki finansowe do tego od razu. Ale docelowo wydaje mi się, że każdy powinien się nad tym zastanowić. Jeżeli nie jesteś fanem kucharzenia i kucharzysz tylko dlatego, że no jest to tańsze, to jak tylko będziesz mieć więcej pieniędzy, uważam, że powinieneś zamawiać sobie jedzenie. Zdrowe, oczywiście, dietetyczne i tak dalej, ale jednak robione przez kogoś innego. Mycie okien do momentu, jak nie masz żadnych pieniędzy dodatkowych, myj. Ale w którymś momencie ktoś powinien myć twoje okna, strzyc twój trawnik i tak dalej. No nie powiem, że zawozić twoje dzieci do szkoły, bo to jest przesada, uważam, a znam takie przypadki, bo jednak chodzenie czy zawożenie dzieci do szkoły to jest czas z nimi, tak? Także dzieci to bym może nie delegował, ale inne rzeczy, te obowiązki i tak dalej, no na czym ty się chcesz skupiać? Na robieniu większych pieniędzy, czy na tym, żeby nie było smugi na twoim oknie? Bo nie da się skupiać na wszystkim naraz, nie mamy nieograniczonej energii, jesteśmy jak bateria z iPhone'a, no, ona się zużywa. Więc jak wydasz z niej za dużo na smugi na oknie i na strzyżenie trawnika, no to lipa. Owszem, są ludzie, dla których strzyżenie trawnika generuje dodatkową energię, bo ich to jara, ale dla większości ludzi to żadna frajda. Także Zosia Samosia nigdy nie osiąga sukcesu, bo nawet jeżeli uda się komuś, ma turbo taką robotę, że uda mu się zarabiać nawet duże pieniądze, to zazwyczaj i tak to wszystko jest tak bardzo uzależnione od niego, że to generuje kosmiczny stres i ogromną ilość pracy. Więc albo rodzina się rozpada, albo zdrowie. To co to za interes? Po co mu te pieniądze wtedy? I co, zaoszczędzi se, ma nawet fajne auto, którym nie ma czasu jeździć. Bez sensu. Bez sensu. Więc pytanie, czy można mieć wszystko, bo to niektórzy wtedy powiedzą, a to po co pieniądze, lepiej mieć zdrowie. Nie, trzeba mieć zdrowie, pieniądze, szczęście w miłości i tak dalej. Szczęście, to nie jest szczęście, to jest tworzenie szczęścia w miłości. Także biedni myślą albo, bogaci myślą i, tak? Także zamiast wybierać, trzeba rozkminić, jak to wszystko pogodzić. Mieć czas, mieć pieniądze, mieć możliwości. Jak mieć czas? Kupić książkę 48-godzinna doba na expertia.com.pl i poznać ponad 100 technik zarządzania czasem. W każdym razie, już tak na serio, także czy umiesz zlecać? Jak nie, to warto się nauczyć, ponieważ ludzie bogaci wszyscy zlecają. Obojętnie kogo weźmiesz z listy najbogatszych Polaków, najbogatszych ludzi w twoim mieście, czy po prostu ludzi, którzy zarabiają przyzwoite pieniądze, nawet jak nie są super bogaci, oni umieją coś zlecać, ponieważ każdy sukces jest zespołowy. Każdy. Auto działa, ponieważ stworzył je zespół. Kamera działa, ponieważ stworzył je zespół. Mikrofon działa, bo zespół nad tym siedział. Nawet garnitur jest dobrze uszyty, ponieważ nie rozkminiła tego sposobu szycia jedna osoba. Nawet jeżeli jedna osoba finalnie szyła ten konkretny garnitur, to po drodze był marketer, który mi go na przykład sprzedał. Po drodze był dostawca materiału z jednego pewnie kraju, który wysłał to do drugiego kraju i tak dalej, i tak dalej. Także i tak nawet w takich rzeczach był zespół. Zawsze jest zespół, bo nie da się osiągać sukcesu samemu. Nie zawsze ten zespół jest widoczny. Tak, na przykład wielu ludzi myśli, że to, że nam ten program się tak świetnie rozwinął, to jest tylko moja zasługa. Tak, Maćku, ty to jesteś genialny. No nie, tu jest zespół ludzi, których nie widać, bo nie występują przed kamerą, a bez których to ja bym sobie mógł tak gadać sam do siebie. Także tak to zawsze tak to działa. Albo to rozumiesz, albo nie chcesz dawać pracy innym ludziom, nie chcesz dzielić się zyskiem, masz syndrom Zosi Samosi i utkniesz w najlepszym wypadku w złotej klatce, a w większości wypadków w miedzianej, zardzewiałej wręcz klatce. I tyle. Takie są moje obserwacje na temat tego, co różni ludzi, którzy albo są w klasie średniej i nigdy nie będą w bogatej, albo prawdopodobnie nawet wkrótce nie będą już w średniej, ponieważ dojedzie ich Nowy Ład i te wszystkie inne rzeczy, które są trudne, które zabierają nam dodatkowe pieniądze, prowokując to, że musimy zarabiać więcej, bo jak nie, to będziemy biedniejsi. No i tyle. To będziemy po prostu mieć mniej, bo tu inflacja, tu coś tam. Także zastanów się, które z tych rzeczy masz i chcesz zmienić. Jeszcze raz powiem, to nie było po to, żeby komuś dowalać, żeby ktoś się poczuł źle z tego tytułu, że ma takie nawyki, tylko po to, żeby zdiagnozować problem i następnie wziąć się za leczenie. Większość z tych nawyków sam miałem i zmiana ich, choć nieraz nie była łatwa, to nie było w tydzień, niektóre rzeczy trzeba było wręcz latami przepracowywać, jak umiejętność zlecania, żebym przestał być dumny i blady, tak, że ja wszystko zrobię najlepiej i oddawania po kolei, delegowania kolejnych rzeczy, to zajęło mi lata, krok po kroku, ale zawsze było warto. Każda z tych rzeczy to są, tak jak mówię, rzeczy praktyczne. Nie wymyśliłem sobie tego, nie przeczytałem w książkach. Są to rzeczy, które widzę zarówno u siebie jako droga mojej zmiany, ale też u wielu ludzi, których miałem szczęście poznać dzięki programowi Expert Bentleyu i widzę, że jest tam ten wzór. Tam jest ten wzór. Ludzie, którzy ciągle się stresują finansami i zawsze mają ich za mało, robią, mają te rzeczy, większość z nich albo część, ale zawsze mają któreś z tych, o których dziś mówiłem, a ludzie z kasą, z tych dzisiejszych nawyków, to mają 0, czasem mają 1. I tyle. Tak to działa. Więc zastanów się, do której grupy chcesz należeć i wierzę, że ta zmiana jest możliwa, choć będzie wymagała edukacji, dużo pracy, czasem stresu, jak najbardziej, ale chodzi o to, żebyś żył przez jakiś czas tak jak nikt inny, żebyś później mógł żyć przez całe życie tak jak nikt inny. I dostosowując się do dzisiejszych czasów, życzę Wam wszystkim zdrowia i wolności. Jednocześnie zachęcając do kliknięcia linka poniżej, ponieważ tam masz zapis na mojego najbliższego live'a w temacie jak nauczyć się języka obcego w 3 miesiące. Miejsca z tego co wiem jeszcze są. Znaczy wiadomo, że są, ponieważ jak nie będą, no to napiszemy, że już ich nie ma. Także w tym momencie, jeśli to widzisz, to znaczy, że jeszcze są. Także zachęcam Cię, zarezerwuj swoje miejsce. Gwarantuję Ci sporo maniackiej wiedzy od osoby uzależnionej od języków, czyli ode mnie. Podzielę się tym z Tobą i mam nadzieję, że będzie to bardzo pomocne. Także wolności, zdrowia, pieniędzy, sukcesu i dobrych umiejętności. Tego właśnie Wam życzę. Lajkujcie, komentujcie i widzimy się każdy czwartek o 20. Wszystkiego dobrego. Cześć!